Mogę zacząć. To jeszcze raz dobry wieczór, dzień dobry. Jesteśmy w kinie BODO po seansie filmu, tudzież nie filmu, zobaczymy, Monument. Zazwyczaj mamy taką formułę, że zaczynamy my rozmowę, a potem włączają się Państwo. Ale ponieważ Monument jest filmem wyjątkowym, przecież nie filmem, to chcemy tę formułę zmienić i chcemy zacząć od Państwa, potem będziemy rozmawiać tutaj z reżyserką oraz aktorami, a potem znów Państwa zaprosimy do zadawania pytań. Ale chcemy zacząć od Państwa, żebyście się Państwo podzielili. Z czym wy w ogóle jesteście teraz? To jako krótko, jeszcze ze względu na to, że jesteśmy live w świecie smartfonów i internetu. Są z nami Jagoda Szelc, reżyserka filmu Monument. Jest z nami Karolina Bruchnicka, twórczyni jednej z ról ekipy hotelowej. Jest z nami Mateusz Więcławek, który również do tej grupy należy. Aktorzy, którzy mają już na swoim koncie określone kreacje, sporo nagród. Twarze, mam nadzieję, Państwu znane z różnych produkcji, a dzisiaj stanowią, nie, mówię, tam właśnie w roku było. Dzisiaj są z nami właśnie. Ja nie znam go! W kontekście Monumentu. I tu wracamy do Państwa, w związku z tym Jagoda przed filmem z ekranu mówiła o wolności, tego jak odbieramy kino, co się z nami dzieje. Pytanie, jak to z Waszej strony, widzowie, wygląda? Zapraszamy. Jest bardzo trudno chyba tak od razu rzucić coś, nie? Ale już mamy naszą widownię, myślę, że wprawioną. No. Zazwyczaj tak rzucamy. No właśnie, z czym Państwo jesteście? Jakaś myśl, emocja, skojarzenie, cokolwiek? Słowo, odczucie z ciała. Ja mam taką zasadę, że ja zawsze tak proszę aktorów, żeby mówili takimi najprostszymi, najbardziej banalnymi zdaniami. One są najbardziej wartościowe. Dla mnie było to zbyt ciężkie. Czyli z ciężkością. No, nie jestem zbyt empatyczny. Ja bym się tak od razu nie klasyfikowała i czy nie poddawała się takiej ocenie, nie? Czy no super, że jeśli pan tak ma, to wspaniale. Okej, czyli uczucie ciężkości się pojawiło? Ja odczuwam dygot z samego ciała. Ścisk mózgu, chaos wewnętrzny totalny. Porażający. Sama nie potrafię powiedzieć, co odczuwam. Nie mogę trzasatki podtrzymać. I bardzo Pani dziękuję i myślę, że to jest super wartościowe, bo ja na przykład lubię kino za to, żeby właśnie odczuwać uczucia, których wcześniej nie czułam i jakby doznawać cudu myśli, których wcześniej nie miałam. Więc myślę, że to jest dobry też stan. Być może się będzie trochę wyjaśniać w trakcie naszego spotkania, skąd ten dygot i skąd to poruszenie i skąd ten chaos, ale okej, czyli rozumiem, że na razie tak. Uśmiech. Okay. Ja zostaję po tym filmie z uśmiechem, bo film już widziałem, ale za to słyszałem go więcej razy niż widziałem. Wie pan, że ja też chyba, no. I za każdym razem nowe elementy wyciągam jakieś i wygląda mi na to, że to jest dobrze skomponowane ciasto. Super. Mogą być właśnie metafory. Jeszcze jakieś porównania pojawiły kulinarne. Ciasto ma jakąś fakturę, ma jakiś zapach, ma jakieś składniki. Okej. Czyli takie fizyczne stany, uczucie ciężkości z ciała, wrażenia, dygot, porównania i uśmiech. Co jeszcze, bo tak co poruszyło, tak. Nie chcemy Państwu popsuć tych pierwszych wrażeń rozmową. Znaczy sugerować niczego nie indukować. Po prostu mnie zawsze ciekawi to, jak jest ta czarna plansza i lista płac. to jakie się pierwsze jakiekolwiek wrażenie pojawia, tak? Po seansie. Myślę, że to, co wy proponujecie, super, żeby się jak gdyby w pierwszym momencie po obejrzeniu filmu skoncentrować na sobie, jak ktoś odebrał ten film, bo ja generalnie uważam, że tak się powinno reagować na film. Ludzie mają trochę taką tendencję do tego, żeby z bardzo prymitywnego poziomu oceniać film, że albo mi się mu podobał, albo mi się nie podobał, nie? Jak gdyby, no, wydaje mi się, że trochę nie po to jest jak gdyby w ogóle sztuka, żeby się podobała, albo się nie podobała. Natomiast rozumiem i wydaje mi się, że to jest też okej, czy ja jakoś bardziej mam taką niezgodę na to, żeby szybko być wywoływanym trochę do jakichś głębszych intelektualizacji, czy w ogóle tego, co oglądamy, nie? To znaczy państwo tutaj teraz, ja wiem, ponieważ on ma specyficzną rolę, ten seans psychologiczny, to nie chodzi o to, żeby państwa jak gdyby zmuszać do tego, czego nas świat zmusza, żebyśmy natychmiast po wyjściu z kina tak się spotkali z kimś i powiedzieli, szybko pokazali, że myśmy wiedzieli, o czym ten film był, nie? Że trochę jest taki przymus tego, żeby natychmiast powiedzieć, że się zrozumiało to i że to było o tym, i że mi się to podobało albo nie podobało, ale formuła tego spotkania jest trochę inna, tylko chodzi o to, żeby złapać coś, co mi się wydaje najważniejsze, że o czym to było dla nas. Nie? I to ja mam na myśli, mówiąc na początku, przez praktykowanie wolności. Bo no, więc mówię to po to, żeby się państwo też nie czuli jakoś, być może ponieważ jestem strasznie codependent, tacy jacyś może zakłopotani, czy zobligowani, czy zawstydzeni tym, że powinniście coś powiedzieć. To raczej możecie to pytanie też zachować dla siebie i tą odpowiedź. Chociaż nie? Ja też się włączę, bo mamy tutaj publiczność też po części składającą się ze stałych bywalców i bywalczyń naszych spotkań, więc pewien rodzaj kontekstu stwarzającego przestrzeń do tego, żeby w miarę swobodnie się poczuć z tym, aby zacząć mówić o jakichś pierwszych wrażeniach, niekoniecznie tylko i wyłącznie w kategoriach okej, nie okej, wartościujących. To ja mam taką propozycję, że może wrócić do takiego pytania, które zwykle zadajemy. Kogo z Państwa w jakikolwiek sposób i cokolwiek to oznacza dla Was ten film poruszył? Mam taki sprawdzian dla siebie, na ile to, co oglądam, jest dla mnie jakoś istotne i ważne. I w tym filmie też czegoś takiego doświadczyłem, bo mam pewien niedosyt wynikający z tego, że ja niektórych słów nie rozumiałem, nie słyszałem. Głos po prostu był taki, który nie docierał do mnie. A dlaczego mówię, że to jest dla mnie taki sprawdzian? Bo jak oglądam coś i głos do mnie nie dociera zbyt wyraźnie i mi to nie przeszkadza, to znaczy, że oglądam coś, co nie jest wielkiego lotu. A jak mi brakuje tych słów, tak? Tam było parę takich sytuacji, kiedy ja nie rozumiałem, co mówił, co postać mówiła. A jaką scenę pan ma na myśli? Bo to jest bardzo interesujący wątek. Dlatego, że jest taka scena, w której Mateusz szepcze coś na ucho. Tak, przy tym śmietniku sceny. I to jest była scena, taka sytuacja, kiedy przechodzili ludzie koło dziewczyny, która stała i mówiła coś tam dzień dobry, coś tam. Coś mówili, tak? Kiedy padały jakieś słowa pomiędzy chłopakami, którzy uprawiali seks tam w tej kralni. I oni coś mówili, a ja tego nie rozumiałem i tego mi brakowało, bo chciałem jakby to usłyszeć, dlatego żeby jakby sobie no też poukładać, co tam się dzieje, tak dla siebie. Nie? I myślę sobie, że to dla mnie to jest taka sytuacja, kiedy chcę coś więcej, albo czegoś, co mi brakuje, nie tyle nie dostałem, co mi tego zabrakło, tak? W ogóle ja ten film muszę sobie trochę go przerobić, bo myślę sobie, że w różnych scenach można to z różnej strony popatrzeć, wiele znaczeń. Te poszczególne sceny mają, one mają swoją symbolikę, mają swoją taką bardzo prostą dramaturgię, tak? I trzeba sobie to poukładać. Natomiast dla mnie, ponieważ to mówicie, to jest film i nie film, tak? Przedstawienie, film, spektakl, który robili aktorzy jako dyplomówka, tak? Nie, mówimy ciekawe dlatego, że jest to, myśmy na to mówili film terefere, albo film zrobiony rykoszetem, dlatego że tak naprawdę to, że myśmy robili film, czy byli jak gdyby w praktykowaniu robienia filmu, miało mniejsze znaczenie niż to, że myśmy tak naprawdę chcieli zrobić ceremonię zamknięcia studiów. I to nie chodziło o ich dyplom, tylko chodziło o to, czym jest zamknięcie studiów. Czyli z zamknięciem jakiegoś etapu, czyli co potrzebujemy, żeby zamknąć jakiś etap, czyli jak gdyby zrobić jakieś ceremonię. Po co to robimy? Po to, żeby się pozbyć jakiejś tożsamości, żeby móc nabyć nową tożsamość. A mnie właśnie jakby tak na takim bardziej metapoziomie interesuje to, jak braliście w tym udział. Co dla was to znaczy? Czy braliście udział? Co to jest tak jakby wasze osobiste przeżycie, jakie towarzyszyło temu, jak się to działo, jak już zrobiliście, jak obejrzeliście to, co wyszło? Znaczy ja chyba to powiedziałam teraz, to znaczy, że mi chodziło o to, że ja chciałam im jak gdyby w pewnym sensie przy okazji rejestrowania filmu zrobić ceremonię zamknięcia po to, żeby zatłuc w nich kijem tych studentów, żeby oni na końcu siedząc i patrząc na te portrety, które Państwo widzicie na końcu, bo jest coś interesującego w tym, jak patrzymy na siebie w lustrze i jest innym działaniem niż to, jak patrzymy na siebie zarejestrowani, jak jesteśmy zarejestrowani. To jest inny rodzaj patrzenia na siebie, nie? I teraz chodziło... Słucham? To nawet nie chodzi o to, że nic nie można zmienić, tylko w pewnym sensie ma się autentycznego siebie, nie? To znaczy, żywe, a nie zarejestrowane. W tym sensie nie można niczego zmienić. Jeszcze zmienić minę, uśmiech, coś. Tak, to znaczy, że jest się w jakiejś opresji kontroli siebie, a jeżeli się jest zarejestrowanym i patrzysz na siebie, to już nie jesteś w tej opresji kontroli siebie i że możesz popatrzeć na siebie jakiegoś skończonego w pewnym sensie. I ja chciałam, żeby oni patrzyli na siebie, tak jak ja patrzę w pewnym sensie na ten film, chociaż mi się wydaje, że ja nigdy nie oglądam swoich filmów, to znaczy to jest niemożliwe, żebym ja swój film obejrzała, bo ja nie jestem w stanie obejrzeć swojego filmu, rozumiecie Państwo, nie? No bo ja jak gdyby uczestniczyłam w robieniu tego filmu, więc siłą rzeczy ja nie mogę go obejrzeć tak jak Wy. Czyli moja percepcja tego jest zupełnie inna, ale ja patrzę też na jakiś etap końcowy moich studiów i w tym sensie to było to działanie, nie? To znaczy, żeby zamknąć tą tożsamość. A myślę, że jak wy sobie zrobiliście coś zupełnie nie wiem co. A możemy też przekierować to pytanie na Karolinę i na Mateusza, które zdałeś? Tak, co byście sobie zrobili? Jak co byście sobie zrobili? Coś masz? Coś, bo może tak trochę ciemno polecieć. No tak. Coś mi wpadnie po drodze. Dobra. No tak. Z mojej perspektywy to też faktycznie było dużo jakby ważniejsze doświadczenie niż na przykład sama praca przy spektaklach dyplomowych, które wystawialiśmy na scenie. Z racji tego, że czuliśmy chyba tak po raz pierwszy od dawna, tego tak nie mieliśmy w szkole, że czuliśmy taką, czuliśmy się współtwórcami filmu, że to była taka duża zmiana, jakby dążyliśmy do tego, żeby faktycznie jakoś w ten sposób, tym filmem zamknąć naszą całą podróż po szkole, która była dosyć ciężka, momentami też była gdzieś traumatyczna i nie wiem, dla mnie to też było takie jakieś, dużo tam było leczących rzeczy, takich pomiędzy nami, tak jak widzieliście tą ostatnią scenę rytuału, to właśnie to był na przykład taki moment, gdzie poczuliśmy, że bardzo się scalamy ze sobą na nowo, tak gdzieś nam się przypominały te czasy, jak wchodziliśmy do szkoły, a gdzieś jakąś klamrą się to po prostu zamknęło z jakąś lepszą energią, mam wrażenie, z niej wyszliśmy. Że tak dużo rzeczy jakoś w pewnym sensie przestało mieć znaczenie przez to doświadczenie. Mam wrażenie, tych złych rzeczy przestało mieć znaczenie. No to jest ważne, że może, że Państwo będą wiedzieć, że to jest... Nie lubię trochę mówić w kategoriach sceny o tym, bo to tak prawdę mówiąc nie była scena, tylko rejestracja jakiegoś zdarzenia, ale to była rzecz absolutnie ostatnia, którą myśmy zrobili tak chronologicznie i oni faktycznie po raz ostatni byli razem jako grupa, tak? Czy ze sobą prawdopodobnie w życiu, bo nie wiem, czy to się jeszcze jakoś uda zorganizować. Różne się rzeczy dzieją, ale że oni się, Biernacik coś takiego powiedziała, jedna z naszych aktorek, że oni się jakby tam przywitali, przebaczyli się, przeprosili się, przebaczyli i pożegnali. Nie? Podziękowali sobie. Podziękowali sobie też, myślę, tak, tak. Ja tak mam z tą ostatnią sceną, że nie pamiętam jej do końca, co mówiłam ci kiedyś. Nie pamiętam tego, co się działo wtedy na planie, jak to zrobiłam, co wtedy myślałam, co się działo wokół. Zupełnie tego nie pamiętam. Pamiętam tylko słowa Jagody na początku. Właśnie, że jesteśmy już po raz ostatni w tej grupie i prawdopodobnie po raz ostatni będziemy już ze sobą w tej grupie pracować. I jeszcze tak odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, to co było ciekawe i na pewno inne w stosunku do poprzednich rzeczy, które robiliśmy w szkole, to Jagodzie nigdy nie zależało na tym, żeby się skupiać na efekcie. A zawsze jak robiliśmy egzaminy czy jakieś spektakle, różne rzeczy w szkole, to zawsze ważny był efekt. I też często miałam wrażenie, że robił się taki konkurs profesorski, że oni pomiędzy sobą po prostu tak, każdy egzamin musiał być tak najlepszy, że my w pewnym sensie przestaliśmy być tam znaczący. W sensie to, jak my się czujemy, to, co nam to daje. Przez jaki proces przechodzicie? I nie mówię, że zawsze. Oczywiście to nie jest teraz tak, że mówię, że szkoła była zła i... Nie, bo to nie ma chyba nic tak totalnie spójnego, nie? Nie. Ciężko mówić ogólnikami, ale na pewno w dużej mierze i często zależało naszym profesorom na efekcie. A Jagodzie zależało na procesie i na efekcie, żeby oni sobie swój własny efekt jakby zdefiniowali. Ja, jeśli mogę, bo tak słucham tego, co mówicie i taką mam myśl, że fajnie byłoby w procesie uczenia się w ogóle czegoś, wtedy kiedy ten proces uczenia dotyczy grupy, czy to jest grupa aktorska, czy to jest grupa szkolna na przykład, czy to jest jakaś grupa zawodowa, która ze sobą jest i ona ma jakiś cel i ona się rozpada. I nie ma takiej, mam wrażenie, w różnych aspektach, bo dzieciaki kończą szkołę, kiedyś się jeździło na kolonie i po koloniach był taki moment pierwszy, świeży, jakiś tydzień, dwa, trzy po koloniach, spotkanie poobozowe, pokolonijne i gdzieś te więzi w sposób naturalny się rozpadały. Ale nie ma czegoś takiego w systemie uczenia, przynajmniej nic o tym nie wiem formalnie, żeby jakaś grupa powołana do jakiegoś projektu, czerpiąca od siebie emocje i doświadczenia, żeby to przeżyła świadomy w jakiś symboliczny sposób. I trochę to, o czym mówisz, bardzo ważne, no. Przypomina, pokazuje mi taki mechanizm. Bo jest coś takiego, bo praca reżysera, oprócz tego, że oczywiście polega na tym, że artystycznie bierzesz odpowiedzialność za to, w jaki sposób coś zrobisz i za decyzję, jest jeszcze jedna praca, którą my wykonujemy, o której bardzo rzadko, wydaje mi się, słyszę przynajmniej, nie? Bo wydaje mi się, że ludzie to robią, być może rzadko zdają sobie z tego sprawę albo mówią o tym. To jest praca lidera. I teraz są 4 etapy pracy. Jest coś takiego jak zawiązanie grupy, to jest imatrykulacja na pierwszym roku studiów. Później jest budowanie relacji, to się wszystko odbywa przed planem, czyli ja to lubię, tego chcę, tego nie chcę, ty jesteś taki, ja jestem taka, ty jesteś taki, ja jestem taka, to trwa. I to jest gwarantem do tego, żeby mogła zaistnieć praca. I to jest... Ale kto? Mama. Witek się zagłonił, że mamy. To nasz aktor. To. On chciał coś najprawdopodobniej powiedzieć. I później następuje etap pracy, tak? Czyli właściwie jak już mamy zbudowaną relację, jesteśmy wiadomo jaką grupą, czyli jaka jest nasza szerokość i pojemność. Wiemy jaką mamy relację i przystępujemy do pracy. I wtedy następuje ta praca. I czwartym, ostatnim elementem, bardzo ważnym, jest rozwiązanie grupy. Dokładnie. I teraz chodzi o to, że ludzie mają tendencję do tego, żeby pod koniec planu na przykład, jeżeli są ze sobą bardzo blisko, tak jak rok aktorski, który przez 4 lata tam liżą się, wylizują pot na scenie, są nago, nie są, całują się, rozmawiają, piją, tańczą i tak dalej, nagle dochodzi do takiego jakby totalnie pustego przebiegu, w którym oni dostają dyplomy, i właściwie nara. I teraz, więc ja miałam takie wrażenie, przynajmniej z pierwszej szkoły, z której wychodziłam, że jak gdyby ja wyszłam, a trochę ta jakby tożsamość wyszła ze mną, ja trochę niepożegnana z tym etapem, nie wiadomo jak to pożegnać, bo żadna impreza tego trochę nie załatwi. Czyli trzeba wprost proporcjonalnie zbudować jakąś ceremonię, która oddaje gdyby energię tych 4 lat, o ile to jest w ogóle możliwe. Natomiast jeśli się tego nie zrobi, to na przykład na planie występuje taka sytuacja bardzo często, że z takiego uniesienia i poczucia, że się robi coś ważnego w grupie wspaniałych ludzi, a myśmy akurat mieli wspaniałych ludzi, tu pokazuję na mojego kierownika produkcji, który ma niesamowity talent też zorganizowania ludzi wspaniałych, którzy świetnie ze sobą pracują i w sposób zdrowy, że tak się boją ci ludzie, że się rozpadną jako grupa, że zaczynają się atakować. To jest naturalne, albo atakować lidera, dlatego że czują pismo nosem, że za chwilę skończy się jakiś ważny etap. Tak się łatwiej pożegnać? Łatwiej się pożegnać, gwarantując coś bardzo mocnego na końcu. I to jest często, jeżeli chodzi o film, to rap party, czyli impreza, ale to nie jest tylko, że wszyscy się ze sobą napiją i się pożegnają, tylko ważne jest, że wychodzi lider i mówi: dziękuję wam bardzo, byliście wspaniałą grupą, teraz jesteście wolni, macie się rozejść. Dlatego że obnażanie pewnych, czy jak gdyby demaskowanie pewnych uczuć u ludzi ma nieprawdopodobną siłę wypłycania tych uczuć. Po to chodzimy do psychologów, żeby coś zwerbalizować. I to robi lider, i to robią oni, wydaje mi się, w tym przedziwnym jakimś zdarzeniu, że oni w końcu jak gdyby używając głosu, czyli takim właściwie najlepiej trochę aparatury i ciała, bo to, co zrobi mózg w sensie racjonalizacji, opowiedzenia sobie różnych rzeczy i wypowiedzenia, to jest super, ale ja teraz wierzę też w to, że ciało też musi uwolnić. I mam wrażenie, czy chciałam mieć taką fantazję na temat tego, że ten zdolny rok, ci naprawdę wybitni aktorzy, bo wy jesteście wybitnymi aktorami, trafił mi się wybitny rok, czy możliwość pracy ze wspaniałymi aktorami, oni potrzebowali czegoś równie na poziomie ich jak gdyby intelektu, na poziomie ich emocjonalności, na poziomie ich fantazji i wszystkiego, czym oni dysponują, tak, czegoś, co po prostu im zagwarantuje to, że oni to puszczą. Wiesz co, czy właściwie wiecie co, ja miałam takie skojarzenia w ogóle po obejrzeniu tego filmu. Nie wiem, czy wy mieliście też podobne, czy to w ogóle jakaś była intencja, czy to było w ogóle niezamierzone, świadome, nieświadome, że wiesz co, Jagoda, ty byłaś i jesteś taką w ogóle matką zarówno dla swoich aktorów, jak i dla widza. Wyjaśnię dlaczego. Oni maciorą. Wyjaśnię dlaczego. Mnie to nie obraża. Taką, wiesz co, funkcję matki i funkcję terapeutki. Bo mam poczucie, że ty połączyłaś, wiesz, bardzo wiele elementów, które uważam, że w co powinna wyposażyć zdrowa, funkcjonalna rodzina lub terapia, jeżeli w rodzinie tego zabrakło. Czyli wiesz, taki balans, równowaga pomiędzy przynależnością a wolnością, bliskością a indywidualizacją. Że wiesz, tak zadbałaś o separację w ogóle, prawda? Jesteście wolni, możecie odejść. O to, że mam poczucie, że zarówno w rodzinie, jak i w terapii rodzic czy terapeuta pomaga przechodzić do kolejnego etapu. Dba o zdrowe granice. Nie myślałam nigdy o separacji, ale bo to jest ciekawe, co tu mówisz, dlatego że jest coś takiego jak relacja korektywna, prawda, z psychologiem, nie? I mi się wydawało, ja raczej się nie uważam absolutnie za psychologa, czy samozwańczego psychologa, nawet bym nie próbowała jak gdyby się stawiać w tej pozycji. Uważam, że jedną z czynności w mojej pracy jest to, że ja muszę się umieć posługiwać terminologią i coś wiedzieć o psychologii, bo trochę w niej robię, aczkolwiek ja bym nie potrafiła leczyć, wydaje mi się. Jedyne, co ja chyba próbuję robić, to dawać szansę, żeby oni we swoich własnych procesach ze swoimi psychologami albo przyjaciółmi mogli dzięki pewnym zdarzeniom opierdzielać swoje procesy. Ale musi zaistnieć jakaś sytuacja. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że to jest prawda, że ja robię, jakby reżyseruję na matkę. Bo bardzo dużo kobiet reżyseruje. Niestety wydaje mi się albo na mężczyzn, no bo jest to totalnie szowinistyczny świat, jeżeli w ogóle gdzieś nie ma takiego świata, że jak gdyby, nie wiem, na jakichś wyspach może, gdy tam się nie do końca określa płci, ale jest dużo kobiet, które próbują robić na mężczyznę filmy, nie? I tam próbują być takie twarde, jest, że to mężczyźni sami się też zagrywają w tych archetypach, a ja robię na matkę, czyli ja robię, że bardzo na nich liczyłam. I że co teraz mam? Ale to jest ta matka, której shaming, czyli zawstydzanie, szantaż, maciora. Ale nie, ja nie zawstydzam, zawstydzam mnie do mnie. No właśnie chcę powiedzieć o tej naprawdę dobrej funkcji. Mnie się, wiesz co, znaczy ja myślę, to jest taka gdzieś moja fantazja, że ty to wiesz, Jagoda, możesz zrobić dlatego, że ja przygotowałam się do tego programu i słuchałam różnych wywiadów z tobą, to miałam poczucie, że ty masz sobie takie osadzenie, wiesz, tyle spokoju, to twoje zdanie, kim ja jestem, to ja wiem, że ty mogłaś dać bardzo duże poczucie bezpieczeństwa zarówno stronie, jak i widzowi potem, tak? I to, że właśnie, albo to, że wiesz, że dla ciebie taką ważną wartością jest ta wolność, tak? Że dla mnie bardzo wielką wartością są w ogóle ludzie. I wydaje mi się, przepraszam, że ci tutaj jak gdyby troszkę przerwę że sztuka jest bardzo ważna. Jest w moim życiu najważniejsza, ale nie jest tak ważna jak ludzie. I wydaje mi się, że ja miałam chyba gdzieś taką fantazję na temat tego, bo to jest film na zamówienie, prawda? Ja zrobiłam ten film na zamówienie i ja chciałam, najbardziej jak sobie myślałam o tym, oprócz swojej postawy artystycznej, co ja chciałam dla siebie osiągnąć, przez jaki proces ja chciałam przejść, co tam się nauczyć, w jaki sposób skonstruować plan, jaki to miałby być zespół, to bardzo mi zależało, bo ja tak, bardzo lubię ludzi, a najbardziej z tych ludzi kocham aktorów. Najbardziej na świecie wydaje mi się, że świat byłby strasznym padołem bez aktorów, nie? Że to są najwspanialsze jakieś dusze. Jeden z mitów, który się mówi o aktorach, to jest to, że oni mają wielkie ego. To jest totalna nieprawda. Ja nie spotkałam literalnie w życiu aktora, który miał wielkie ego. Myślę, że to jest właśnie taka psychologia dla ubogich, że spotkałam samych aktorów, którzy mają monstrualnych krytyków wewnętrznych. To są ludzie wydaje mi się, że to są ludzie najbardziej cierpiący na tą przypadłość. I najbardziej gdzieś tacy nadwrażliwi, ale dający najwspanialsze, no po prostu, no bez nich rzeczywistość byłaby jakaś totalnie uboga, nie? I teraz chodzi o to, że ja chciałam tym działaniem dać im jedną rzecz, bo tak sobie myślałam, że no jak się film nie uda, to i tak za 3 lata wszyscy zapomną o tym filmie, że to jest nieważne. Żeby sobie coś spróbować, ale dać im jedną rzecz, czyli dać im gdzieś, wydaje mi się, jakiś standard pracy, tak? Czy jakąś higienę, żeby oni wiedzieli, jak oni mają być traktowani w przyszłości. Bo to są młodzi ludzie, to nie oznacza, że że oni są niegotowi, czy że oni są mniej wartościowymi artystami niż starsi ich koledzy i koleżanki. To jest nieprawda. Tylko być może w mniejszym doświadczeniu w pracy, a praca aktorów w Polsce jest koszmarem, w której się stosuje cały czas przemoc, zawstydzanie, granie na efekt właśnie. I ja chciałam, żeby oni wiedzieli, że oni mogą proponować, że oni raczej są w poszukiwaniu swojego efektu, że tak się szuka sceny. I żeby wiedzieli, w jaki sposób ktoś się ma z nimi komunikować na planie, żeby wiedzieli, co to znaczy, jak się komunikujesz za pomocą języka szacunku, nie? Że to było chyba takie... I w tym sensie mam nadzieję, że to powinny robić matki i ojcowie również, nie? Ale to było bardzo proste też, nie? Bo z taką grupą ludzi jak oni wbrew pozorom, oprócz tego, że jak gdyby to jest bardzo trudne być, szkoły aktorskie, czy w ogóle wszystkie szkoły, bym powiedziała, są trudnymi miejscami. Dlatego, że trochę się na nich wykonuje przez to, za sprawą tego, jaki rodzaj zawodu wy wykonujecie, prawda? Że ma to być na waszych emocjach i tak dalej. Trochę za głęboki dostęp do nich i trochę dużo można na nich pouprawiać. I naruszyć bardzo. I bardzo naruszyć. I mam wrażenie, że mimo wszystko oni mieli gdzieś jakąś autonomiczność nieprawdopodobną. Dla mnie, jak ja siebie pamiętam, jak miałam 20 parę lat, to jednak oni gdzieś mieli zdrowe bardzo granice i wiedzieli trochę, gdzieś tam już jakoś jak oni przeprowadzają swoje procesy gdzieś, bo to jest chyba najważniejsze, nie? Żeby się raczej rozpoznać, jaki rodzaj procesu się chce, przez jaki rodzaj procesu się chce przejść, niż wiedzieć, gdzie się chce dojść. Mogę? No, oczywiście. Będę maciorę tutaj ukrócał trochę, żeby... Kombinuj, próbuj, tak, no jeszcze tak. Było paru takich... Wyzwanie, tak? Żeby te macioronka też... mogły rozpostrzec skrzydła i odfrunąć, tak? Gdzieś tam do swoich rzeczy. Natomiast w tym, co mówisz, zanim bo się nowe wątki uruchomiły, to też zaczynam, słuchając siebie, dostrzegać to, że projekt Monument jest metodą samą w sobie, procesowo, oprócz całej warstwy dramaturgicznej historii fabularnej, która jest opowiadana i to ją można różnie interpretować, do tego, żeby pokazywać, przez jakie fazy przechodzi grupa i przez jakie fazy w kontakcie ze sobą przechodzi jednostka w tej grupie. Ja już absolutnie widzę, to jest już, kupuję to, bo widzę to jako wasz film, jako puentę pracy jakiejś grupy. Tak. Zawodowej jakiejkolwiek, której można na koniec procesu, przez który przychodzi, puścić im film, żeby oni go wspólnie przeżyli, jakkolwiek go przeżyją, tak? Ale żeby coś w ciele, w emocjach, w jakiejś swojej interpretacji świata odczuli. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo to się fajnie układa. Powiedziałaś też taką rzecz, że aktorzy nie są narcystyczni, czy nie mają rozbuchanego ego, ale mają ogromnego wewnętrznego krytyka. I do czego zmierzam? Przepraszam, tak? Już tylko jedną rzecz. Zaburzenia narcystyczne z klastra B to są zaburzenia, które często opisywane przez telewizję, mass media. No i potocznym języku, tak? Potocznym języku jako miłość własną, a są to ludzie, którzy mają tak bardzo suppressed, nie wiem, tak że oni są bardziej, jak są ludzie, którzy są współuzależnieni i nieasertywni, to narcysi tak naprawdę są jeszcze bardziej, tam prawie nikogo nie ma, tam są 4 emocje, nie? Więc to nie są zaburzenia narcystyczne, to są ludzie, którzy naprawdę mają potężnych krytyków wewnętrznych, monstra. I właśnie. Są strasznie wrażliwi, ale to nie są, i bardzo różne reakcje mają na to, atak, ucieczka, zamrożenie i mediacja. Ale to nie jest zaburzenie narcystyczne. To znaczy ja się może jedną osobę z tym zaburzeniem. Borderline może, ale na pewno... Okej, ale teraz jakby to co mówisz most do Karoliny i do Mateusza, to jeśli praca w tym projekcie, a o tym też powiedzieliście 2 zdania, była indywidualnie dla was takim procesem wyposażania się w jakieś narzędzia do tego, żeby radzić sobie w zawodzie aktora z różnego rodzaju trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, jakąś przestrzenią naruszania swoich granic, to co wy dla siebie, tak właśnie w takiej higienie swojej własnej z tego projektu do swoich kolejnych projektów, działań bierzecie? Bo jesteście, każdy jest indywidualną, w ogóle indywidualnym światem, tak? Innymi osobami jesteście. Co w takiej higienie dla siebie bierzecie? Co was wyposażyła praca z Jagodą, z Maciorą? No, na przykład to, że kiedy reżyser pozwala sobie na prywatną wycieczkę taką do ciebie, to jakby nie pozwalasz mi na to. Nie wiem, no dużo się nauczyłem. W sensie zobaczyłem przy tym filmie dopiero chyba pierwszy raz, że można pracować jakby w dobrej, zdrowej atmosferze i zrobić dobrą rzecz z dobrej atmosfery. Bo też mam wrażenie, że utarło się coś takiego na planach bardzo często, że mówią, no kurde, było fajnie. Było fajnie tak mówią na planach, to tak mówią na planach. Że jakby, no wesoło na planie, później smutek na ekranie, więc trzeba się gnoić, trzeba być dla siebie niemiłym po prostu. Przekroczenie granic, złamanie. To jest fetyszyzacja pewnych standardów, nie? To jest taka... No, to bardzo... wytworzy w tobie te twórcze pokłady, jak będziesz przeciągany, tak? Tak, a to koniec końców działa. To znaczy, wyobrażam sobie, że na kogoś może to zadziałać, ale na, nie wiem, bardzo... dużą część ludzi, których znam, a znam sporo aktorów, czy rówieśników moich, czy różnych ludzi, którzy reagują na to, że się zamykają, że już jakby nie wiedzą w ogóle co ze sobą. Muszę. Oczywiście. Tylko na chwilę, bo chodzi o to, że można dojść do tych samych tak zwanych efektów na 2 sposoby. Krótką drogą, tak jak aleoterapia, czyli proszki przeciwbólowe, gdyby usunąć złamać kogoś natychmiast, zawstydzić, wstrząsnąć nim i on wyjdzie na plan, nie wie jak, zrobi coś. Albo nie zrobi. 50-50. Albo można zrobić tak, że ten proces jest bardzo długi, najpierw ktoś musi zdobyć zaufanie, musisz zdobyć czyjeś zaufanie, później zrozumieć, jak on funkcjonuje, jakie ma mechanizmy obronne, co on myśli, jakie on ma procesy i tak dalej, i stopniowo dochodzić do tych samych efektów, tylko że to trwa dłużej i mało ludzi to umie zrobić, myślę. Przepraszam, proszę bardzo, dalej proszę, przepraszam. Właściwie dokończyłaś tę myśl, to się wydaje. Jeśli to była jakaś myśl taka, co dążyła do puenty. Tak, tak. Właściwie jakieś. No to tak, no myślę, że tego przede wszystkim. I też takiego dialogowania w ogóle ze sobą. Ja też często miałem tak na planie, szczególnie jeśli pracowałem ze starszym reżyserem, co mi się często zdarzało, że jakby cały czas miałem w głowie, że jakby on wie lepiej, że jakby moje uczucie mówi, nie, to jest bardzo źle, co my robimy, nie, robimy źle, ale taki krytyk wewnętrzny mówi mi, nie no, on ma tam, jest 20 czy 30 lat starszy ode mnie, wiesz, tam pozycja guru, wszystko tak? Lepiej, poza tym on mówi, że problem jest we mnie, więc problem jest prawdopodobnie we mnie, więc ja coś źle gram. A tutaj jakby, kiedy mieliśmy jakiś problem, to mogliśmy o tym po prostu pogadać. I to też bez takiego, bez jakiejś życzeniowości po prostu, takiej, że właśnie, że wyobrażam sobie na przykład, że w tej scenie masz się tutaj rozjebać i masz tutaj płakać i bić się po podłodze. Nie ma takiego czegoś. Jakby jest pewien temat, bardziej, że gadamy o jakimś temacie, jakimś uczuciu, o swojej wyobraźni, tworzymy jakiś obraz w głowie, jakby to, co się dzieje, jest wynikiem tej pracy po prostu, tego przetwarzania, a mniej jest takim życzeniem właśnie, że jakby... Tak naprawdę wszystko jedno, jak ta scena się skończy, nie? Czy on będzie płakać, czy on będzie dłubać w nosie, czy on będzie walić głową w ścianę, czy on nagle zacznie sadzić rabatki, tylko chodzi o korzeń sceny, nie? Bo potrafię sobie wyobrazić najbardziej wzruszającą scenę, czy osobę, która jakby jest najbardziej wstrząśnięta i zaczyna... Pamiętam taką... Mam koleżankę, która mi powiedziała, że jak jej matka straciła matkę, ta matka umarła, to była starsza osoba, cicho, to ona zaczęła przestawiać meble. Że miała taką reakcję, nie? Więc jak gdyby wszystko jedno, co się wydarzy tak naprawdę w scenie, tylko ważne jest jak gdyby jaką energię tam w środku będzie ten ktoś miał. Nie jesteśmy w stanie tego do końca kontrolować, nie? To można tylko pomóc aktorowi, jak gdyby. Oni się sami... Kolejnym mitem jest to, że reżyserzy reżyserują aktorów. No ja nie mam takiego psychopatycznego wrażenia, że ja mam wrażenie, że aktorzy świetnie się sami reżyserują, bo oni się uczą tego, nie? To są reżyserzy swoich własnych ról. My jesteśmy od reżyserowania filmów. Natomiast ich się gdzieś w pewnym sensie potwornie patronizuje i totalnie zabiera im energię oraz odmawia się im intelektu i jakiejś decyzyjności, próbując ich reżyserować. A wydaje mi się, że reżyserzy są od tego, żeby zrozumieć, jakimi ich krytyk wewnętrzny posługuje się mechanizmami obronnymi, które są czasami bardzo dobre i należy je utrzymywać, bo mechanizm obronny nie jest tylko po to, żeby go niszczyć, i żeby go wspierać, żeby mu tak naprawdę zabierać coś, co się za każdym razem, przed każdą sceną pojawia u każdego w stopniu mniejszym lub większym, czyli wstyd. Bo aktorzy wchodzą w scenę pierwszy raz ze wstydem, bo chcą dać i z jakąś dozą ciekawości. I chodzi o to, żeby pracując z nimi, rozumiejąc, że na przykład Karolina jest osobą, która na przykład nie eksternalizuje bardzo szybko lęku. Nie? Że ona jest jakby do środka bardziej, żeby tak z nią pracować, żeby przesuwać jej wstyd, minimalizować, nigdy do granic zera się nie da, ale rozciągać jej ciekawość, żeby oni wchodzili w scenę z ciekawością. Zostałaś wywołana i wracam z pytaniem. Tak, chciałam jeszcze dorzucić. Ja na przykład... Nie wiem, to wynika pewnie z doświadczenia. Pracowałam na dwóch planach i akurat na dwóch spotkałam wspaniałych ludzi. Nie miałam żadnych złych sytuacji, więc to, co dał mi Monument, no to bardziej takie rzeczy, na co sobie nie pozwalać i czego w przyszłości nie robić, ale nie mam po prostu takiego porównania, że coś wcześniej mnie złego spotkało i teraz tak nie było. Po prostu miałam wielkie szczęście do tej pory. Ale też to, co dla mnie było cenne, to to, że czułam w Jagodzie zawsze takie wsparcie i oparcie i wiedziałam, że jeżeli dosięgnę tych skrajnych stanów, to mam przy sobie osobę, która pomoże mi z tego wyjść. I ja jak z kimś pracuję, to albo obdarzam go pełnym zaufaniem, albo czegoś nie robię, albo robię tak bardzo po kołeczkach, żeby po prostu wykonać zadanie jak muszę. A z tobą miałam tak, że po prostu, że czułam, że mogę się w 100% otworzyć i dosięgnąć stanów, dosięgnąć właśnie swoich lęków, rzeczy, które nie są dla mnie łatwe, bo wiedziałam, że jesteś obok i że czuję się w tej sytuacji bezpiecznie. I to jest to, co powiedział Mateusz, że czuję się współtwórcą. Tak, na maksa. A nie osobą, która wykonuje zadanie. Ale wiecie co, w ogóle mówienie inaczej o aktorach niż w kontekście współtwórcy jest przeciwne. Bo wiesz, ja tam nie gram, nie? Jak tak was słucham teraz, to i tak sobie pytanie mi się... A gdzie? Głosem z tyłu. A to tak jest, to prawda. Jak tak was słucham, to tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo z tego wszystkiego, co mówicie, to przebrzmiała dla mnie ogromna dojrzałość emocjonalna do tego, żeby traktować w ogóle drugiego człowieka i traktować jako coś naturalnego, jako podmiot. Jako współuczestnika w ogóle jakiegoś procesu. Tak. I to nie jest oczywiste. Ty mówisz o tym jako tak. Oczywiste i ty Jagoda tak mówisz, a to nie jest oczywiste. I właśnie do czego zmierzam teraz, tak? Ale ja też robię swoje błędy, nie? Gdyby... Ale okej, bo to nie są laurki, my tu nie rozmawiamy o laurkach, tylko bardziej rozmawiamy o tym, jak ogromne jest zapotrzebowanie w ogóle do tego, żeby próbować przynajmniej pracować nad takim poziomem dojrzałości. Mi się jawi to, o czym mówicie, jako jakiś rodzaj wyspy w ogóle pośród świata, który... nie jest tak skonstruowany, zresztą o tym patronizowaniu, o tej hierarchicznej relacji reżyser, tak, aktorzy, czy piramidalnej mówiłaś. A jak wy postrzegacie w ogóle jakieś tendencje, tak? Wasz projekt jest unikatowy sam w formie i to podejście, tego jest więcej, aktorzy się tego uczą, twórcy się tego uczą. Ja tylko chciałabym dorzucić jedną rzecz, dlaczego to takie jest, bo to żeby właśnie sobie trochę też tutaj nie postawić takiego monumentu, że dokładnie. Ja to robię, czy uczę się jak gdyby o tej dynamice i o tym, w jaki sposób należy właściwie konstruować zespoły, jak należy pracować z ludźmi, z jednego bardzo konkretnego i bardzo nastawionego na mnie powodu, nie? Znaczy, że ja mam wrażenie, że zdrowe zespoły, zdrowe plany i zadowolone osoby poszczególne i aktorzy, którzy chcą wstawać o 4 rano, przychodzić na plan i robić przy -7 w chudym polarze rzeczy przepotworne przez 12 godzin, im lepiej jest od wewnątrz ten plan prowadzony i w zdrowy sposób, tym bardziej się to przekłada na efekt końcowy mojej pracy artystycznej, mojego filmu, To jest mój film, nie? I teraz ja mam wrażenie, że im zdrowiej to jest wykonywane, tym bardziej precyzyjniejsze są te rzeczy, które ja sobie wymyślam. One są stosunkowo precyzyjne, bo ja zrobiłam jeszcze przedtem debiut Wieża Jasny Dzień, który ludzie mówili, że on był improwizowany, że ten film w ogóle w żadnym stopniu nie był improwizowany, tylko był cholernie precyzyjnie przygotowany. Miał 50 stron scenopisu, tam każdy szwęk właściwie był zaplanowany. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że gdybym ja miała zespół, który się kłóci, aktorzy, których ja bym musiała co chwila wstrząsać do tej sceny, to jest straszna strata energii, nie? To jest 27 dni zdjęciowych, 15 godzin dziennie i teraz ja bym musiała wychodzić i cały czas potrząsać Bruchnicką i Więcławkiem, żeby on miał te stany, to ja bym się wykończyła i 15 dnia zdjęciowego już by było po wszystkim. Więc teraz chodzi tylko o to, jak to robić, żeby to robić profesjonalnie, a profesjonalnie tutaj mam na myśli w sposób zdrowy. W sposób zdrowy, czyli można to robić na przykład 4 miesiące, nie? I na przykład robić tak, żeby aktorzy się nie musieli zapijać każdego dnia, bo po prostu nienawidzą mnie, nie? Bo muszą się jakoś leczyć. Czy się znieczuli z tego wszystkiego, co je spotkało, tak? Podleczyć się, nie? Jakoś podleczyć, no. A słuchajcie, bo jak mówisz o porównaniu do Wieży Jasny Dzień i o precyzji pracy na projekcie, to jak to było przy Monumencie? Na ile była precyzyjna robota, na ile była procesowa i coś wynikało z jakiegoś schematu, a daliście sobie przestrzeń z tej całości, o której mówisz, tak procesowo przepracowanej, bo tu mi chcę o tym powiedzieć fajną rzecz, stojący tam Adam podpowiedział. Pożegnanie przyjaciela, wiersz. Jest imienina. Słuchajcie, to jest tak, że... Ale co z tym wierszem? No, że to jest taka... Dla mnie, jak się o tym dowiedziałem, to jest też taka zasadzona tam wisienka, jakich oczywiście wiele jest w tym filmie, i zastanawiam się, ile w tym było procesu wynikającego z dynamiki sytuacji, w jakim momencie jest grupa, scena, a na ile to wszystko było... Nie, to jest wszystko planowane, tylko... Wyspecyfikowane. To jest wszystko totalnie planowane. Ten film w 70% został zrobiony przez Martę Koch w storyboardach, po to, żeby nie tylko wiedzieć, jaki jest ruch kamery, ruch inscenizacyjny, ale też światło. Ja to robię dlatego, że mieliśmy 23 dni zdjęciowe i 200 000 i naprawdę fantastyczny zespół ludzi, fantastyczny. 200 000 to bardzo mało. To jest bardzo mało, bo to tak brzmi, ale to jest naprawdę strasznie mało. To znaczy, że ten człowiek, który tu siedzi, po prostu wyszarpał ten film, wyszarpał, po prostu wyłudził, wyszarpał, wykręcił, wymataczył ten film, nie? Ale i dlatego, że ten człowiek i zespół jego ludzi tak ciężko na to pracowało, to ja musiałam bardzo precyzyjnie pracować, żeby tego nie stracić, nie? Że ktoś się jakby napiął jak łuk, a ja później chodziłabym po planie i mówiła: o, nie wiem co tu teraz, Mateusz, nie wiem, no muszę zagrać coś, no nie wiem, Karolina, rób jak uważasz, no tam pokaż co potrafisz, no takie teksty reżyserów do aktorów. A rozumiem, że się zdarza. Zdarza się bardzo często. Natomiast i chodziło o to, żeby on był precyzyjny, ale teraz, żeby to dobrze jak gdyby opisać. On jest dlatego precyzyjny, dlatego że przed momenciem jak gdyby z tej takiej masy krytycznej on jest bardzo posprawdzany, czyli on jest w takim sensie improwizowany i próbowany, i aktorzy są, na przykład są takie próby, że oni tylko chodzą po lokacji, żeby się tak trochę też rozejrzeli, nie? Żeby tak sobie powąchali organoleptycznie, coś tego. On jest przegadywany. Ostatnio dostałam takie pytanie, czy pani i pani operator to są takie osoby, które się porozumiewają bez słów. I to jest mit. Dlatego, że ja i mój operator, podobnie jak moi aktorzy, przepraszam, że mówię moi, no moi przyjaciele aktorzy, to są ludzie, z którymi my gadamy cały czas. I to jest, ktoś kiedyś powiedział, że talent to jest umiejętność koncentrowania się cały czas na jednej rzeczy bez końca. I to jest, wydaje mi się, prawda, nie? W takim sensie, że ja z Przemkiem rozmawiam do usrania. Ale wiesz co, przerwę cię na bo to co mówisz, to często robimy takie przełożenia na życie, o tym micie. To jest też taki mit, który się bardzo często pojawia w terapii na przykład. Jeśli się kochamy, to się rozumiemy bez słów. Tak, tak. I to co też powiedziałeś, to jest takie ważne dla mnie, tak? Ja w ogóle nie wiem, co by to miało znaczyć. Ja mam z tymi mitami taką straszną jazdę teraz. Napisałam w ogóle artykuł o mitach, bo w ogóle my nosimy w sobie mity, no i jak gdyby... Mity mają też zawody nasze, które wykonują. Na przykład dzisiaj się z Witkiem śmiałam, bo pierwszy mit tego artykułu jest taki: graj, to ci się spodoba, graj tak, jakby nie było kamery. To jest, literalnie nie byłam na ani jednym planie filmowym, na którym nie byłoby narzędzia do rejestrowania. Znaczy, fajnie jest plan, nie mamy kamery, jazda, akcja. Nie? No jak gdyby nie ma czegoś takiego jak nie ma kamery, ponieważ no jest. I teraz chodzi o to, żeby jak gdyby stworzyć taką sytuację, w której się uspójnia realność, a nie rozszczepia aktorów, mówiąc im: graj tak, jakby nie było kamery, bo to, ja nie wiem, jakby to trzeba było zagrać. Dla mnie kamera jest po prostu trzecim czy czwartym aktorem. Oczywiście. Kolejną osobą. Jest tam operator, który na przykład albo szwękier za nią stoi i do niego się można odwoływać. Ja czasami proszę, żeby dotykali kamery przed ujęciem. Natomiast jeszcze z tym procesem, to jest tak, że to nie jest chyba, to nie można tak opisać, że najpierw improwizujemy, a później to jest precyzyjne. To jest tak, improwizujemy, robi się precyzyjne, później to się rozwala, robi się precyzyjne, rozwala, tu się rozszczepia, tam się... To jest trochę bardziej skomplikowane sudoku, w tym sensie, że... Bo to jest sudoku na wielu poziomach, nie? No bo to jest o emocjach. Tak naprawdę psychologia, która jest fascynująca, my mamy jeszcze bardzo mało wiedzy na temat tego, w jaki sposób nasze myśli działają, co to jest tak naprawdę. U każdego trochę inaczej, nie? I to jest takie ciekawe. Więc trudno by było powiedzieć, jak to się dokładnie robi, bo to jest trochę... Ja się czasami śmieję, jak dostaję takie pytanie. Znaczy nie śmieję się z kogoś, kto mi zadaje to pytanie, bo ono jest ciekawym pytaniem, tylko na przykład jak pani reżyseruje aktorów, czy jak pani pracuje z aktorami, nie? No to jest pytanie z serii, jak zbudować statek. Bo z tą osobą się zupełnie inaczej pracuje niż z tą osobą i ja dalej nie jestem przekonana, czy ja mam bardzo dobrą metodę pracy pracy z Karoliną Bruchnicką, być może za 20 lat, gdybym codziennie z nią pracowała, to może bym gdzieś wiedziała najlepiej, nie? Ale ona też jest w procesie, ona się też zmienia jako człowiek, on się zmienia, więc to jest tak naprawdę trochę... Trzeba mieć jakąś wiedzę, ale to jest tak naprawdę też bardzo trudne. Tak, i ja mówisz, się mylę. Ja się często mylę też. Jak mówisz o tych mitach, no to znowu te relacje, film, bo też po to są te spotkania, życie, to jest trochę dla mnie mówisz o wychodzeniu z jakichś halucynacji, urealnianiu pewnych sytuacji w ogóle, że one są takie, jakie są i trzeba jakoś się w grupie, indywidualnie ze sobą umieć dogadać z tym momentem, w którym jesteś, z celem, który masz przed sobą, stanem emocjonalnym, który masz dzisiaj, innymi użytkownikami tej sytuacji, w tym sensie, tak? Ale nie masz wrażenia, że w ogóle... Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem jest to chyba najtrudniejsza dyscyplina, w ogóle, jaką sobie potrafię wyobrazić. Bo wydaje mi się, że nie ma trudniejszej, powinno być na olimpiadzie umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem. Wydaje mi się, że literalnie nigdy nie dostał w tym złota. A coś jeszcze powiem, że dzisiaj są takie czasy, bo o tym wielokrotnie tu przy pokazach rozmawialiśmy, że ludzie mają coraz większą deficyt w umiejętności komunikowania się ze samym sobą. W związku z tym, jak masz się komunikować z drugim człowiekiem, a masz problem z tym, żeby nazwać jakieś emocje, odczucia, które znajdują się wyrażenia w ciele, no to zajmuje się tym zawodowo, więc to jest kwestia procesu uczenia się tego. Ja na przykład się świetnie komunikuję z ludźmi, fatalnie komunikuję się ze sobą. Na przykład taką mam specyfikę, że ja mówię, o co chodzi? Ja wiem, o co się chodzi, proszę bardzo, ale ze wszystkimi. Słuchajcie, też, żeby też znaleźć jakiś w miarę i tak takiego twórczego chaosu, który mamy rozdziały w tej rozmowie, tak mówię z perspektywy państwa, bo chcemy też państwa zachęcić. Mnie też interesuje, jako psychologa, ale też freaka filmowego, metody, którymi wypracowaliście gdzieś z obszaru psychologii pracy z ciałem, bo tego jest bardzo dużo w tym filmie, bardzo dużo, tak? Sama konstrukcja filmu, trans, rytuał, ćwiczenia oddechowe, praca na ekspresji, była praca z Anną Skorupą, tak? W ramach takiego profesjonalnego coachingu do pracy z ciałem. To możecie trochę od kuchni powiedzieć, tak? Nawet nie o kuchni mi chodzi, ale bardziej mi chodzi o takie rzeczy, które z jednej strony dają możliwość zrobienia procesowo projektu, a z drugiej strony są wartością dla aktora i dla reżyserki samą w sobie, do tego, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć, żeby stworzyć sobie ten lepszy kontakt ze sobą. To jakie były takie najważniejsze, jakieś wartościowe dla was obszary tej pracy właśnie takiej procesowej, na sobie, na tkance, na emocjach, poprzez to, co widzieliśmy w filmie, tak? Nie chcemy spoilerować, opowiadać scen, bo też to jest rejestrowane, ale to, co się działo w filmie, sceny grupowe, tam jest tyle naprawdę z pracy, jak gdzieś uczestniczę w pracach z ciałem, to tam jest tyle wstawek, tyle konkretnych ćwiczeń w filmie pokazanych, metod. Jestem ciekaw właśnie, co dla was było takie, jakoś nie wiem, czy rozwojowe, ale takie doświadczające tego, co czujecie, co się z wami dzieje, jak procesowo pracujecie. I w relacji ze sobą samymi, w relacji między wami i w relacji z Jagodą jako, żeby wam utrudnić odpowiedź, z Maciorą. Bo to jest bardzo trudne pytanie, ja bym nie wiedziała, jak na to pytanie odpowiedzieć. Ja chciałam wspomnieć o Anuli, ale już to powiedziałeś, że mieliśmy warsztaty. I one były bardzo ważne i też ja to mówiłam ostatnio. My też na roku mieliśmy trochę kłopot z warsztatami. Bo oni byli bardzo napięci, że nie. Bo nie wszyscy, ciekawe, bo różne były tak... Różne rzeczy się zdarzały i też różni ludzie do nas przychodzili, byli czasami nasyłani przez dziekana do jakiejś sprawy, żeby coś uzyskać od nas. No i tak po serii takich warsztatów przychodzi do nas Anula, Bogu ducha winna, a my tak jesteśmy z góry średnio nastawieni. Trochę tak. I ona właśnie zrobiła coś takiego magicznego, że wszyscy w to poszli. W pewnym momencie, nie tak od razu, że wygłosiła przemówienie i nagle każdy jej zaufał. Nie, ale ona była taka mądra, bo to jest bardzo mądra osoba, że wiedziała, że każdy będzie miał inny moment, albo i było tam też takie przyzwolenie na to, że każdy w to wejdzie tylko tyle, ile chce. Że coś takiego, jak się trochę że chciałabym, żeby tak się opiekowano dziećmi na przykład, nie? Że nie wychowywano dzieci właśnie, że coś mają zrobić, tylko że tak jak gdyby każdy partycypuje. Była taka ostatnia przypowieść, ktoś mi opowiadał, że w Afryce w jakiejś wsi chcieli zrobić zawody, biegu, kto pierwszy dobiegnie. I wszystkie dzieci nic nie kumały, łapały się za ręce, biegły razem. I w tym sensie mówię o tym, że jak gdyby nie było, żeby tam nikt nie poczuł, że tam coś właśnie jest do osiągnięcia, że on ma dobić do jakiegoś momentu. I pamiętam, że z Adamem Gradowskim, który w tej scenie na końcu tylko tak tupta właściwie, że on bardzo miał chyba taki największy, jakiś taki był skulony do tego wszystkiego. I ja cały czas gdzieś tam temu Adasiowi mówiłam, że on nic nie musi. Bo tam każdy może tyle, ile chce. Bardzo mi zależało, żeby to, co mówi Karolina, żeby nie mieli pamięci trochę tego zdarzenia. Ale to pytanie jest tak intymne, ja myślę, że to jest trochę nie do połapania. Ja mogę wam powiedzieć, po co ja wzięłam Anulę. Ja wzięłam Anulę z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że ja chciałam trochę złożyć na nią, mieć drugą osobę, na którą oni będą składać różne reklamacje co do tej sceny, żeby zrobić przeniesienie. To ci odwentyluje też różne odwentyluje rzeczy. Mnie i oni składali jej te różne zażalenia i te lęki i tak dalej, ale nie orientowali się, że oni stopniowo coraz bardziej jak gdyby w to idą. I pamiętam, że to zwycięstwo to było jak Dawid Ptak powiedział, że siedział, myśmy zrobili pierwszą próbę, taką 20% tej ceremonii, tuż przed zdjęciami, tak troszeczkę dotknęliśmy tego i później omawialiśmy to i Dawid, który był najbardziej też na nie, oprócz Gradowskiego, on powiedział, że nie wierzyłem w to zupełnie, ale dzisiaj trochę uwierzyłem. I to było takie super zwycięstwo. A drugi powód jest też taki, że no myśmy za pomocą tych różnych ćwiczeń, które robiła Anula, wykrywali właśnie nie to, co oni są w stanie zrobić i gdzie mają dotrzeć, tylko jak im pomagać, nie? Właśnie takie podejście, takie zdanie, że wejdź w to na ile masz ochotę, jak czujesz, jak uważasz, jest dla mnie dużo bardziej otwierające i ważniejsze niż jak ktoś mi mówi, musisz to zrobić, masz to zrobić. I nawet jak ten ktoś czasami ma rację. Zagraj tak, jakby tu nie było kamery, tak? No nawet nie o to mi chodzi. Mi chodzi też czasami w życiu, jak ktoś ma do mnie jakieś złote rady i mówi mi, że musisz coś zrobić, no to przez to, w jaki sposób to mówi, to ja już od początku jestem na nie. Mimo, że czasami ma rację, oczywiście. Karolina ma bardzo dobre granice. Ale ja mam coś takiego, że ja nie wiem, no mnie też być może łatwo przez to oszukać, ale jeżeli ja czuję choć trochę wolności w tym, co mogę zrobić, w tym, co mogę powiedzieć, no to w to idę. A jak ktoś mi po prostu coś narzuca, no to ja od razu nie. To jest dlatego. Powiem wam na przykład jedną taką super rzecz, którą Karolina tutaj mówi. Jest taka technika mówienia do aktorów, jeśli chce się, żeby aktor zagrał to samo, uwaga, spróbujcie sobie Państwo dzisiaj wrócić może do domu i spróbować sobie zrobić herbatę tak samo 2 razy. Powodzenia. Więc reżyserzy, którzy mówią na przykład do aktora, okej, super, jeszcze raz to samo, jak gdyby już sprawiają, że kolejny dubel, jak gdyby ją trochę chowają, już jak gdyby przygotowują już napięcie rośnie, tak? Tak, znaczy nie, to już jest totalna mogiła, nie? To już na 100% się nie uda. Ale powiedzenie na przykład do kogoś super w tym samym kierunku gwarantuje prawdopodobieństwo, że będzie to dosyć podobny dubel. Aczkolwiek trzeba być naprawdę bardzo złym technikiem, żeby nie wiedzieć o tym, że nie da zrobić się nikomu takiego samego dubla. Choćby dlatego, że gra z innym aktorem, albo bo mogą się 1000 rzeczy wydarzyć. To jest niemożliwe, nie? Nie po co następny taki sam? Wie pan co, z różnych powodów, bo czasami kamera jest nieostra i chciałoby się mieć, świetnie, super, jeszcze raz to, ale trzeba być na tyle dorosłym gdzieś, żeby wiedzieć, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I teraz ja wierzę w to, że bardzo dużo się odbywa na poziomie języka, nie? Znaczy, że my jak gdyby mówiąc coś, ja się zajmuję językiem, ja pracuję językiem, nie? Więc jeżeli my mówimy źle, no to mamy złe efekty, nie? I to jest o tym, co Karolina powiedziała, że raczej ja jak coś mówię do aktorów, to ja mówię, nic nie mówisz. Wszystko. I to jest wtedy, jak gdyby nagle się okazuje, że Mateusz Więcławek w tym filmie, akurat w tym filmie, nie? No bo to nie jest też taka, bo techniki się też zmieniają w pracy z aktorami w zależności od tego, co oni grają, więc na przykład jakbym robiła nowy film z Karoliną, z Mateuszem, to i tak bym musiała zmienić metodę. Tylko że ludzie się boją, myślę, że ta opresja reżyserów wynika z tego, że oni mają jedną metodę i stosują ją do każdego filmu i do każdego aktora, a najwyżej 3 metody, nie? A to trzeba na nowo wymyślić, to jest bardzo trudne. Ja się bardzo często mylę i zawsze, i czasami robię takie rzeczy, które blokują tych aktorów i później muszę się z tego wycofać, a to nie jest łatwo, bo już ich zabetonowałam i muszę się cofnąć. To jest bardzo trudne, nie? Czyli taka inicjacja to praktycznie powinna być po każdym pani filmie, prawda? Każdy film robimy od zera, bo to jest nowy zespół, bo tam są nowi kierownicy produkcji, z którymi się inaczej komunikujesz, chociaż bardzo bym chciała, żeby to był zawsze ten sam kierownik produkcji. I wszystko jest inne. Wszystko jest inne. I ty robisz zawsze, dlatego ja myślę o tym, że ja nie znoszę, jak ktoś mówi, tworzysz film, to jest w ogóle... I nie znoszę w pewnym sensie nie lubię nawet, jak ktoś mówi, robić film, bo to też jest od rzeczy, dlatego że film się tylko robi, praktykuje się robienie filmu. Tak naprawdę, jakby to tak językowo ustawić, w takim porządku logicznym, to my praktykujemy robienie filmu. Bo nikt nie wie, co ten film chce, jak się go zrobi, czego mu potrzeba, jakiego języka tym razem trzeba używać. Więc to ty mówisz dalej, dla mnie psychologicznie to jest o różnych dynamikach, że my jesteśmy zawsze w jakiejś dynamice, w jakiejś interakcji ludzi w różnych... A dla mnie cały czas, jak mówisz i w ogóle mówicie, dla mnie to jest cały czas o terapii, naprawdę. Tak, że podstawa jakby w terapii, co zmniejsza opór, wybór, tak? No wszystko tutaj moglibyśmy... Też trudno jest etykietować, natomiast no, takie wątki, bo też że pewne ważne hasła się pojawiły, bo się pojawiła umiejętność ustawiania swoich granic, tak? Takiego umiejętność kontaktowania się z tym, gdzie mam swoje granice. Ty mówisz o odpowiedzialności w ogóle za słowo też, tak? To jest non-violent communication, komunikacja bez przemocy, partnerskie traktowanie, tak? Ale ja na przykład chciałabym obnażyć jedną sytuację, ponieważ ja na planie uważam się sobie za bardzo dowcipną, prawda? I tam różne takie żarty robię i tak, żeby było miło, bo to jest coś takiego, że zanim się napnie łuk, a są te święte momenty, w których oni wchodzą i jest nagle taki, w tym całym chaosie, ja wybiam plany za to, że to jest takie tutaj kawa tego, gdzie te kable, niesiesz, radnią te kable i to jest taki gnój i ci aktorzy biedni w tym wszystkim jacyś i nagle muszą się napiąć i nagle jest takie jedno święte, nagle się pojawia. To jest bardzo trudne, żeby to tak, nie można tego trzymać napięte cały czas, to znaczy, że cały czas ich tak napędzać, bo oni by po prostu pęknęli jak guma od gaci, nie? Czyli oni muszą mieć taki moment, kiedy jest tak luźnie i później jest takie napięte, więc te żartowania, to też jest bardzo świadome, no więc ja tam też żartuję i tak dalej, a miałam jeden dzień, byłam bardzo zmęczona i chodziła aktorka i ja mówiłam, strasznie chodzisz tak tymi biodrami tak na lewo i na prawo, ale to już było też taka zażyłość między nami, te żarty i tego. I ona miała zły dzień, ja tego nie zauważyłam i ona się odwróciła do mnie i powiedziała, że ona już bardzo prosi, że ona już nie chce tych żartów. I ja sobie pomyślałam, pierwsze co pomyślałam, to poczułam oczywiście wstyd, że ja coś źle powiedziałam. Drugą rzecz, jaką sobie pomyślałam, to pomyślałam, że super, że ona ma odwagę mi to powiedzieć i ja miałam oczywiście natychmiast reakcję, żeby ją przeprosić, bo reżyserzy, tak jak rodzice, jakby czują, że nie powinni przepraszać, to jest niesłychane. I to znaczy, że sobie wtedy pomyślałam, że wszystko ja robię w porządku i jestem chyba okej reżyserem, jeśli aktor mi jest w stanie zgłosić problem, a ja jestem w stanie go przeprosić, wszystko jest okej. Ale ja robię błędy, nie? Tylko że ja wiem, jak się rodzić. Ja wiem, jak się tak. Ja wiem po prostu, jak się do nich ustosunkować. Znaczy, no. Mateusz, tak ze statyki do dynamiki. Tak. A jak tak słuchasz o tym, o czym Jagoda z Karoliną powiedziały, to z tego procesu właśnie pracy z ciałem, żeby też zachować rzeczywiście tą intymność, która jest naszą intymnością, która została w tym projekcie, to dla ciebie gdzieś takie przestrzenie do tego, co ty dla siebie z tego zabrałeś, to co? Przestrzenie. Chodzi o pracę z ciałem. Cały ten trening, coaching, masa film się opiera na Nie chcę opowiadać, tak? Ale jest grupowa praca, są epizody i pewne interakcje między aktorami. W tych epizodach również oparte o gdzieś testowanie różnych środków wyrazu i takie warsztatowe pracowanie na tych narzędziach, tak? W procesie. Co tobie dają w kontekście tej takiej dojrzałości, zamknięcia tego projektu, pójścia, wzięcia dla siebie i korzystania w swoim rozwoju zawodowym, ale też osobistym, takim emocjonalnym, tak? Na dalej, na przyszłość. Bo tu mówiłeś o stawianiu granic chociażby, tak? To ja przynajmniej usłyszałem taki jakiś wątek swój mocny. To nie wiem, przede wszystkim ja bardzo lubię pracować z ciałem. To jest taka rzecz w aktorstwie, która mnie najbardziej interesuje, czyli jak mogę się zmęczyć, jak mogę z siebie wszystko zrzucić, jak mam wyzwania przede wszystkim fizyczne, to mnie gdzieś najbardziej cieszy. Jak czytaliśmy ten scenariusz, dowiedziałem się, że dostaję chłopaka 9, czyli tego chłopaka, który przechodzi przez pewien tak? proces ze swojej fizyczności, że po prostu zaczyna słabnąć. No to się bardzo ucieszyłem, bo też poczułem, że to jest, jeśli chodzi o aktorstwo, to jest taka trochę moja mocniejsza strona. Jestem mniej intelektualnym aktorem, tak mi się wydaje. A też przed chwilą fajnie zapisywałeś, wiesz. Myślę, że jesteś jednym. Tu poszła organika a ty od razu w to wszedłeś, tak? Poszło, nie? Tak. To znaczy, nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to ciężko stwierdzić, co z tego zostało. Na pewno dużo z tego zostało. Dużo, pamiętam, było pracy z oddechem. Z oddechem, właśnie ze słowem przy oddechu, jakby, że słowo brzmi inaczej, kiedy faktycznie jest gdzieś naładowane taką energią swoją wewnętrzną, która prowokuje ci jakiś specyficzny sposób oddychania. Bo słowa zawsze mają energię, tylko można ją troszeczkę podkręcić. Tak. No i sam ten, mieliśmy jedną próbę tego transu. No to było, tam się trochę wystraszyłem, bo to był taki moment, że jakby stoimy w tym kręgu, już tam nakręcamy i jakby w pewnym momencie tak Anula czy Jagoda właśnie tak wciągnęły mnie do środka, tak, no ja się tak wciągnąłem, przepraszam, dlaczego ja to robię? I wtedy że faktycznie ta energia od ludzi była czymś takim bardzo niesamowitym, że nigdy czegoś takiego w życiu nie przeżyłem jak wtedy. W sensie, że nie wiem, czy to było do końca też przyjemne uczucie. Znaczy ono było przyjemne, bo było z jakiejś strony takie inne, dziwne, jakieś nie wiem. Dobrze, wszystko świetnie mówisz. Głębokie doświadczenie grupowe. Tak, w każdym razie zaczęło mi strasznie tam wyginać. To było coś takiego, czego się pamiętam, wtedy wystraszyłem. Już przy rejestrowaniu tej sceny, to jak patrzę na nią, to już nie jestem z niej jakoś tak, że czuję, że tam trochę na przykład jeszcze powściągałem te emocje, bo bałem się tego momentu, kiedy już tam... Nie, właśnie już na rejestracji. Tak, czułem się mniej pewnie niż podczas próby, bo w próbie jakoś tak wskoczyłem i już tak głęboko gdzieś tam, po prostu mi się tak ciemno już robiło i tak mnie wyginały mi te ręce i tak mi wszystko mrowiło, wibrowało i tak dalej. I te krzyki, że jakby też nie słyszysz swojego głosu, już tego dźwięku, że pamiętam, że na przykład to mnie tak trochę wystraszyło, nie? Że czułem, że miałem wchodząc na tę scenę, że miałem na siebie jakieś zamówienie, ale z drugiej strony miałem jakiś taki wewnętrzny jakiś opór przed tym, że po prostu znowu gdzieś tam będę i jakoś tak nie będę nad tym, że nie zapanuję. Jakoś, kontrola jakoś taka. Nad tym, no, jakaś kontrola mi się... Ale wiecie co, to jest też coś takiego, że mi się wydaje, że bardzo musielibyśmy być niesamowitymi buddami. Znaczy, ja zawsze chciałam, żeby oni mieli trochę niepamięć tego zdarzenia. Co się tam gdzieś do pewnego stopnia, jak gdyby niektórym udało, teraz słyszę, że nie do końca wszystkim, ale to, że nam się na przykład w medytacji czasami pojawia kontrola, no to też trzeba mieć jakąś, no to jakiś spokój, nie? Bo jeżeli się wtedy zaczniesz myśleć, o tu mi się pojawiła kontrola, to już ci się nie udaje, to wszystko ci się nie udało, to jest też jeden z elementów, nie? To jest też jeden z elementów, więc jak gdyby można mieć na to jakiś luz. Ja myślę, że on jest bardzo mądry, że ty jesteś bardzo mądry, Mateusz, wiesz o tym. Ty też się goda. Także dziękuję, także do zobaczenia, a także dziękuję. Także tego, no, życzenia. Drodzy Państwo, być może ten proces dyskusji, rozmowy, skojarzeń, który się pojawił, również u Was wywołał jakieś przemyślenia w kontekście tego, gdzie byliście zaraz po zakończeniu filmu w stosunku do tego, gdzie w obserwacji, w uczestniczeniu tego, o czym rozmawiamy, ale też siebie, co w Was to wywołuje, jesteście teraz. Jeśli macie jakieś pytania, czym się chcecie podzielić, to też zapraszamy. Ja powiem. Wychodząc pierwszy raz po wieży Jasny Dzień, Adaś zapytał mnie, co myślę. I powiedziałam, Adaś, nie wiem, mam Meksyk w głowie. Przyszłam drugi raz. I powiem tak, dzisiaj jak się ten film skończył, to pierwsze moje myśli były tak, Boże, co kobieta ma w głowie. Natomiast w tej chwili, szapoba, kobieta tak poukładana, tak świadoma i tak merytorycznie przygotowana do tego wszystkiego, z całą pewnością pójdę na każdy kolejny film. Oj, bardzo mi miło. Ja myślę, że to też jest, może też się tutaj jakoś troszkę zagrywam na to, bo ja też tam gdzieś mam jakiś chaos, nie? Tylko, że... Ale wiesz, że Jasny Dzień byliśmy bez ciebie, a efekt... Ale ja naprawdę w tej chwili pytana przez moich znajomych, czy jest jakiś film, który mogę polecić, to ja zawsze mówię, musisz obejrzeć Wieżę Jasną. Bo robi myk w głowie, jest absolutnie nieprzewidywalny i to jest film, który zostaje w człowieku. Ja ciągle go wspominam. To super. To właściwie, wie Pani co, najbardziej jestem zainteresowana, co filmy robią, nie? A nie o czym są. Bo jakoś jestem też taka przyzwyczajona do tego, że to cały czas takie wypytywanie, że tak tego widza tak się cały czas bez przerwy jakoś podszarpuje, nie? Że o czym to było, że to w ogóle jest nieważne, dlatego że to było dla kogoś, dla każdego o czymś innym, nie? Tylko, że co on robi ten film. Że to jest taka maszyna. Ja że Jasny Dzień niestety, przyznam szczerze, dopiero po seansie psychologicznym, jak posłuchałam ludzi. No i co z tego? Jak gdyby, no i kto to może, ale kto to może zwartościować kiedy? Ja zrozumiałam niektóre filmy po 10 latach i uważam, że wspaniale. Mam kolegę, który czyta 70 książek rocznie i nic z nich nie kuma. I w dalszym ciągu mówi totalnie szowinistyczne rzeczy, nie? Ale ja miałam z Wieżą dokładnie tak samo po obejrzeniu, że ten film za mną tak, ona mi się śniła co noc. I mówię do ciebie, nie? Że. Jezu Jesus, no. No Jezus, w ogóle nie wiem o co chodzi. Po prostu śni mi się po prostu non-stop. I dopiero jak się przygotowaliśmy do seansu, ja mówię, Jezu, tam każda scena ma znaczenie. I zrozumiałam absolutnie też wszystko. To jest też. Ja się bardzo cieszyłam, że najpierw obejrzałam ten film kompletnie bez przygotowania, a potem po przygotowaniu mi to absolutnie domknęło w ogóle ten proces. To jakby jednak jakiś rodzaj wglądu potem mi domknął, ja już wiem, co się ze mną podziało. Dokładnie wiem. No. Ale ten monument też ma bardzo dużo poukrywanych różnych rzeczy. Bardzo dużo. Ale tego się nie da odkryć tak teraz na wstępie. Nie, dlatego że... Nie, bo ja też... 20-30 dniach i takie pewne momenty się odbywają. I takie zdarzenia. I tutaj jeżeli chodzi o pracę z ciałem, ja pracuję z ciałem. Aha. Ja jestem w ogóle pełna podziwu dla ludzi, którzy wychodzą i otwierają się po raz pierwszy, prawda? Którzy wchodzą w ten proces i po raz pierwszy się otwierają. Ja, mój pierwszy kontakt z tymi warsztatami, ja nie wiem jak ja dojechałam, słuchajcie, ja wsiadłam do auta, ja nie wiem jak ja dojechałam. Ja myślałam, że dziewczyna, która mnie poczęstowała wodą, zastanawiałam się, co w tej wodzie dała, co ona tam dodała do tej wody. Czy to była Kaja z Wieży? Mama, nie do opisania. Dzisiaj po wielu latach pracy z ciałem, szacun dla wszystkich, którzy w ogóle chcą w to wejść. Bardzo trudne też, oni tam jak gdyby trochę wchodzili ze wstydem, później później się obrażali na to później. No właśnie, o to chodzi, nie? To jest tak jak z rozumieniem filmu. To trzeba na spokojnie, we własnym tempie, tego się nie da narzucić. To jest po prostu cudowne. I te słowa, nic nie musisz, wszystko możesz. To jest coś pięknego. To jest w ogóle i chodzi mi o dziękuję za to spotkanie. To jest coś wspaniałego. To jak pani komunikacja w stosunku do ludzi i to, że pani potrafi z ludźmi rozmawiać. Ta umiejętność komunikowania, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ponad wszystko. To jest bardzo trudne. Nie ma nic ważniejszego niż komunikacja międzyludzka. Nie ma nic. Nie ma. Szacun wielki dla aktorów. Dziękuję za ten film. Bardzo dziękujemy. To było bardzo miłe. Bardzo nam jest miło. Będziemy sobie to przypominać, jak nam będzie sprawdzać. Znaczy, przepraszam, że mówimy. A propos komunikacji. Możecie sobie nawet na YouTube odtworzyć. Na YouTube sobie otworzymy. Ja to otworzę na pewno dzisiaj. Zapraszamy, proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że ja się czuję troszeczkę oszukany i wciągnięty w pułapkę w tym spotkaniu tutaj i tym filmem. Przepraszam, że to tak zabrzmiało. Tak, ale proszę bardzo. Rozpoczęliśmy taką zachęceniem publiczności, żeby powiedziała, jak się czuje z filmem. I byliśmy wszyscy troszeczkę zagubieni, tak jak zresztą to wynikało z tych wypowiedzi, nie za bardzo wiedzieliśmy. I potem przyszliśmy, oddaliśmy głos jakby Państwu. I mieliśmy taki, wydaje mi się, że bardzo intensywne wytłumaczenie, o czym był film i jakby co chcieliście przekazać. Nie, o czym to chyba może nie galopowała. Pani rację, ponieważ według mnie nie rozmawialiśmy za bardzo o filmie, tylko właśnie ja odebrałem to, czyli przyszedłem obejrzeć proces terapeutyczny aktorów w pewnym sensie i ich... Pan nie jest w stanie obejrzeć procesu terapeutycznego aktorów, ponieważ Pan ich nie zna. Pan zobaczył coś o sobie, ponieważ wie Pan co, ulegamy takiemu wrażeniu, że mówimy o kimś i myślimy, że o kimś mówimy, a mówimy o sobie. Więc Pan literalnie nie mógł obejrzeć żadnego procesu terapeutycznego jakichś osób, ponieważ Pan nie ma do nich dostępu. Ale proszę mówić dalej, bo jeszcze Pan chce powiedzieć, że jakaś pułapka w tym była, tak? Znaczy, dla mnie pułapką było trochę to, że słuchając Państwa, miałem wrażenie, że bardzo dobrze wiecie, co chcecie jakby tym filmem przekazać, że to jest pewnego rodzaju, jaki problem chcielibyście poruszyć. I jakby cały czas się według mnie same tematy związane z zawodem aktora tutaj przejechały. Cała dyskusja do tego myśmy powiedzieli, jaki był nasz proces. Natomiast co myślę Państwo chcieli przekazać, to raczej mam wrażenie, że nie. Szczerze mówiąc, ja mam takie odczucie, że to nie było dla publiczności. To nie jest film, to nie jest dzieło dla publiczności w żaden sposób. A proszę zdefiniować dobrze. To w takim razie ustalmy definicję. Ja uwielbiam rozmawiać o definicjach. Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się dzieło, które jest dla widza? Jakie ma cechy? Ja to odpowiem inaczej, bo nie chcę się dać wciągnąć na poziom, który właśnie nie jest w stanie rozmawiać z Panią, bo nie mam takiego... Nie, bo właśnie o to chodzi. Ma Pan doskonały warsztat, ponieważ ma Pan siebie. I teraz chodzi o to, że to, co ja próbuję powiedzieć... To jest... Przepraszam, że Pani przerwę, ale tak, się teraz zgubię. Oczywiście, tym, co chciałem powiedzieć, przepraszam. I nie dam rady po prostu... Dobra, jasne. Ja miałem takie odczucie, ponieważ zastanawiam się, Pani powie, że z moimi emocjami, ale ja mam wrażenie, że jak Was słuchałem, że to były Wasze emocje charakterystyczne dla tego, jak wygląda Wasze życie, Wasza praca, Wasze problemy, z którymi ja się nie do końca jestem w stanie utożsamić i zrozumieć, nie mam jakby doświadczeń podobnych, więc trochę tutaj o to mi chodziło z tą pułapką, że zapytano mnie o to, co ja sądzę. Ja za bardzo nic nie sądziłem, bo nie wiedziałem, co widziałem. Później zostało mi to wytłumaczone i miałem takie poczucie, że wszyscy chcą mi dużo powiedzieć o tym, jakie są problemy i procesy w czasie tworzenia filmu. To ja teraz odpowiem, spróbuję Panu odpowiedzieć w taki sposób. Myślę, że ma Pan do tego dostęp, że się Pan tylko po prostu być może ocenia w jakiś sposób odcięty od tego, dlatego że wydaje mi się, że jako człowiek zaryzykuje takie twierdzenie. Był Pan kiedyś w sytuacji, w której jak gdyby kończył Pan jakiś etap swojego życia. I my rozmawialiśmy dzisiaj o swoim etapie i o tym, w jaki sposób, co ten film dla nas zrobił. My nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, czym ten film w interpretacji Pani jest, ani Pana, dlatego że ja uważam, i teraz chciałabym być dobrze zrozumiana, ja uważam, to jest banał, ale w świecie filmowym nikt tego nie mówi i wydaje mi się, że to trochę jest dziwne, że ja nie robię filmów dla widowni, ponieważ nie ma czegoś takiego jak widownia, bo Państwo razem nie tworzycie żadnej grupy. Powiedzmy dla widza. Ja nie jestem w stanie Panu nic dostarczyć, bo ja Pana nie znam. Tak jak nie znam Pana, Pani i Pani. Ja ten film zrobiłam dla siebie i ja z tego filmu wzięłam swoje procesy. Oni sobie wzięli swoje procesy i one są bardzo różne. I pan, oglądając ten film, nie musi mieć ani dostępu do świata aktorów, ani wiedzieć, że to był dyplom szkolny, dlatego że ten film na przykład był puszczany w Rotterdamie albo na off-kamerze, gdzie byli jurorzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ogóle nie mieli tego wglądu. I o tą wolność interpretacji, to ja bym chyba powiedziała na takim poziomie, że pan, patrząc na skałę, będzie pan miał wspomnienie jakieś związane ze skałą. Okay. I teraz patrząc na film, może pan absolutnie postawić, to się nazywa hermeneutyka w sztuce. Może pan postawić absolutnie każdą interpretację i ma pan rację. I teraz o tą wolność chodzi, żeby pan nie pokładał się na mnie jako na twórcy, bo ja gówno wiem. Znaczy ja wiem w takim samym stopniu nic albo wszystko jak pan. W tym sensie, że po co panu wgląd i wiedza w to. Ja myślę, to jest problem naszego kraju, nie? Że jak gdyby my udajemy się do innych ludzi, żeby oni nam przedstawili swoją opinię. A mi się wydaje, pan może na przykład uważać, że nie rozumie tego filmu, nie ma dostępu do tych scen, nie rozumie tej struktury i tak dalej, ale czy pan nie ma w sobie na przykład takiej woli pofantazjować na temat tego, czym to było? Ale wydaje mi się, że nie o to mi chodziło w mojej wypowiedzi, bo chciałem tylko nawiązać do tego, że bardzo mi się zmieniło po tym, jak państwa wysłuchałem, obraz i wizja tego filmu w stosunku do tego przed. To też chciałam powiedzieć, ale bardzo mi się to sfokusowało. Bo pan się zdecydował sam, że przyjdzie pan na spotkanie z twórcami. I to zawsze zmienia. Podobnie jak... to jednak jesteśmy jakąś grupą, którą coś tutaj łączy. Jesteśmy pewnego rodzaju... To znaczy, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, zawsze coś takie spotkania zmieniają. I pan się dzisiaj z jakiegoś powodu zdecydował, że przyjdzie i posłucha nas. Mógł pan się zdecydować na to, że zobaczy ten film bez nas. I to będzie zawsze inny film, ponieważ takie doświadczenie sobie pan zafundował. Podobnie jak na przykład, gdyby pan obejrzał ten film do góry nogami. Okej, ale jeszcze jedna rzecz w tym temacie. Sposób, w jaki ta rozmowa, ta dyskusja ostatnie, nie wiem, 40 minut czy coś takiego przebiegało. Tak. Może tak, wszystko co pani mówi, ja uważam, że jest bardzo fajne i bardzo mądre, ale ja pani bardzo nie wierzę w niektórych momentach. Rozumiem. Z tego względu, że to o czym mówimy, to o czym pani mówiła, jest dużo słów o wspólnej przestrzeni, o stworzeniu tylko warunków do tego, żeby to ludzie w jakiś sposób tworzyli to i oddawali siebie, a przepraszam, ale ja chodzę bardzo dużo na te seanse psychologiczne. To jest bardzo, bardzo jednostronny seans psychologiczny. To jest bardzo skoncentrowany tutaj na komunikacie z jednej strony seans psychologiczny. Mam na myśli panią. Tak. I po prostu to, co pani mówi, słowa, które pani wypowiadają, z którymi się bardzo zgadzam, ja mam emocjonalny jakiś konflikt z tym, co widzę, co czuję. Bo pan się przyzwyczaił, być może, taką teorię postawię. To jest tak. Przyzwyczają do twórców, którzy są tacy bardziej otwarci na to, że wy państwo mi powiecie i ja wejdę z wami w jakąś dyskusję, a ja zapraszam państwa jako świadka swoich wzruszeń. Ja nie jestem w stanie jak gdyby trochę... Rozumie pan, wydaje mi się, że byłoby hipokryzją z mojej strony trochę udawać, że jestem kimś innym i ja to inaczej robię. Ja to robię tak, natomiast to jak pan to odbierze, to jest pana sprawa. Ja nie jestem w stanie jakby wejść z panem aż w taką, rozumie pan, komunikację. Nie? To znaczy pan może z tym zrobić teraz, co pan chce. Tak jak na przykład może pan mieć uczucie, absolutnie ja mam pełną zgodę na to, że pan mi z jakiegoś powodu w jakimś stopniu nie wierzy, czy w ogóle pan mi nie wierzy. Tylko teraz pytanie jest takie, jeżeli ja bym poczuła się tym urażona, to znaczy, że to jest trochę prawda, nie? W takim sensie, że pan mi nie wierzy z jakichś swoich doświadczeń, z jakichś może, nie wiem, być może no nie spotkał się pan z czymś takim, nie wiem dlaczego, nie? Natomiast nie wiem jak na to odpowiedzieć, w tym sensie, że no... Ja jestem tym i zrobiłam to tak i ja sobie z tego procesu wzięłam dokładnie tylko tyle i opowiadam o tym, jak to zrobiłam. Czym to jest dla pana i czy pan mi w to wierzy, czy nie? Niestety, ale muszę w tym sensie odepchnąć to w pana stronę. Rozumie pan? No tak, ale na tym polega to spotkanie tutaj, że nie musimy w jakiś sposób, jakby ja wyrażam to, co... Tak, absolutnie, tylko ja się w ogóle tak jak gdyby filozoficznie zastanawiam w ogóle nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego to jest takie ważne, żeby komuś drugiemu uwierzyć? Bo to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, wydaje mi się. To, co odbieram, tak. Nie gryzie mi się często w czasie tego spotkania ze słowami, które słyszę. Chodzi o to, że widzę niespójność momentami. I chodzi mi tutaj nie tylko o to, że chodzi na przykład o to, że dużo pani mówi o jakby wspólnym procesie tworzenia tego filmu, tak. I wyciąganiu, dawaniu po prostu przestrzeni dla aktora i rozmowy, a szczerze mówiąc to zauważyłem wiele takich sytuacji, w których pani odpowiada na pytania zadane do aktora, aha. albo dokańcza pani, czy w jakiś sposób uzupełnia odpowiedzi innych. I po prostu dlatego to mi się tak trochę gryzie. Tak, i to jest prawda, że ja faktycznie mam taką tendencję. Wyobrażam sobie, że byłbym bardzo przez panią zdominowany, jakbyśmy spędzili 2 dni wspólnie i bym był troszeczkę pod pani kontrolą. Takie mam po prostu odczucie. Nie. Ale no, nie mogę panu tego zagwarantować, musiałbym... Ja się po prostu tak czuję. Ja się tak czuję tak. Tutaj, że... Rozumiem. Zepchnięty trochę jakąś, może nie na relacją, ale tak emocjami. Rozumiem, czy pan by tak oczekiwał, żebym ja była tak troszkę mniej? Nie, może nie tyle, że czegoś oczekiwał, tylko chciałem właśnie powiedzieć, jakie rzeczy mi się dzieją w środku, jak tutaj słucham państwa. Ja absolutnie się zgadzam, ja faktycznie mam czasami taką tendencję, nie? I żeby coś odpowiedzieć, albo ja też jestem podniecona całą tą sytuacją. Wydaje mi się, że raczej tego nie robię już w takiej pracy, ale miałam takie poczucie tutaj, że ja bym bardzo chciała przyjść i powiedzieć, jakie to było wspaniałe, że ten proces był taki. Nie? Ja mogę? Nie chcę, tak, nie będę godził nikogo, ani nikogo nie godził, bo nie jest to moją rolą, ani moim celem w ogóle. Tak. Nie, ale chodzi mi o polemikę, tak? Bo czasem też jest takie w różnych polemikach oczekiwanie, żeby na z jednej strony zadane pytanie znaleźć odpowiedź, która będzie konsumowała jakąś ciekawość, czy jakąś niespójność, która wynika z tego pytania, a nie zawsze jest to możliwe. Natomiast to, co ja widzę z doświadczenia seansów naszych, to że to, co wywołuje w nas jakieś emocje, jest również jakimś sygnałem tego, co jest dla nas ważne. I to mówię to jako psycholog, że jak pan mówi o tym, że maciory było dużo, to ja w tym słyszę jako psycholog, że mam dużą potrzebę wolności i przestrzeni na przykład, tak? I wyrażam ją w taki sposób, że w reakcji na to, co zobaczyłem. I to też jest jakaś informacja. Co trochę dowodzi właśnie między innymi temu, że ponieważ ja pana nie znam, nie potrafiłam panu nawet dostarczyć tego komfortu. Bo gdybym wiedziała, że jest taki pan na widowni, który potrzebuje, żeby ja na przykład było mnie trochę mniej, to bym z panem... Kurczę, ja mam takie poczucie, że to jest troszeczkę obracane na mnie i moje... Nie, o to chodzi, żeby tutaj diagnozować albo interpretować. No dobrze, no to trochę jest obracane. Nie pan już ale oczekiwania, tak? Nie, bo też zapewnianie pana, że nie jest też trochę oszustem. A ja nie potrzebuję niczego. Ale chwileczkę, jest trochę obracane, w takim sensie, że no jak gdyby tak, no tak jak trochę na mnie obracane. Bo zapewnianie pana teraz, że to nie jest trochę na pana obracane, też jest trochę oszustwem. Trochę jest, nie? W takim sensie, że trochę pan też na mnie coś obrócił. A ja tak sobie filozoficznie, jakby próbując złapać tą sytuację, dowodzę temu, że ja nawet nie jestem w stanie panu zapewnić jakby w trakcie rozmowy tego, co pan potrzebuje. Więc jak ja panu mogę zapewnić interpretację filmu? Rozumie pan? W ogóle słuchajcie, jak sobie tak o tym rozmawiamy, to jakby moment, który jesteśmy w rozmowie, też wymaga... I myślę, że tego ludzie mają niewiele na co dzień, bo gdyby mieli tego dużo na co dzień, to byśmy mieli mniej pacjentów pewnie w gabinetach, dużej w ogóle takiej samoświadomości, dużej uważności na to, na co reagujemy, co w nas to wywołuje, na co mamy zgodę, jak w ogóle filtrujemy, interpretujemy film, bo ta dyskusja w tym etapie to mi się kojarzy z takim klasykiem psychologii pod tytułem testy plamy Roszacha, może kojarzycie, nie? I to jest trochę tak, że jakby ja mam takie skojarzenie, że czasem i być może twórcy, to mogę powiedzieć na podstawie tych, z którymi dziś rozmawiałem i mam jakieś swoje zdanie, czasem widzowie patrzą na coś, co jest rozlane, powiem metaforycznie, na ekranie i oni patrzą jak na tą plamę właśnie i ktoś mówi tak, ja widzę kleksa, tak, a ktoś inny patrzy i mówi kurczę, jaka okropna płaszczka gdzieś, która się unosi ponad dnem. Po czym ktoś to narysował i mówi, rozlał mi się atrament, tak? Nie wiem, czy ja to metaforycznie dobrze wyrażam, ale chodzi mi o to, że jest ta przestrzeń wolności właśnie, żeby w dyskusji na temat czegoś, co było jakimś aktem twórczym, jakiejś grupy ludzi powołanych do tego projektu z różnych powodów, zobaczyć to, na co my reagujemy, a jednocześnie też złapać kawałek tego, i myślę, co dla mnie jest osobiście taką wartością największą tego spotkania, kawałek tego, jak się nad tym procesowo pracuje, tego, czego my nie wiemy, bo my w kinie widzimy to, o czym wy powiedzieliście, że też nie było celem samym w sobie, czyli my w kinie widzimy wynik, a nie widzimy procesu. Dlatego, w ogóle, tak? że my w ogóle nie mamy takiej umiejętności dzielenia rzeczywistości. No, a dzisiaj trochę porozmawialiśmy sobie o tym procesie, tak, który się na to składa. I ja się w ogóle naprawdę, bo też znamy się z wcześniejszych spotkań, bardzo cieszę i mówię to w pełni autentycznie, na taką otwartość, żeby komunikować to, co z pana punktu widzenia się tutaj dzieje po tej drugiej stronie, tak? Na tym kawałku wykładziny. No. Słuchajcie, czy ktoś z państwa jeszcze chce się w jakikolwiek sposób podzielić z gośćmi, jakoś też zasilić swoją ciekawość? Może ktoś nie chce zawstydzić na przykład? Ja może nie chcę zawstydzić, natomiast tak jak na początku mówiliśmy o tym, że jest ten film i to było tutaj stwierdzenie, że jest ciastko, to wychowawca z liceum zawsze mówił o pierwszoklasistach, jak przychodzili, że to jest ciastko z oczami. Czyli tak patrzy na mnie, nie wiem do końca, co to jest, tak badam z prawej, badam z lewej i tym trochę dla mnie był ten film. Rzeczywiście to było dla mnie takie ciastko z oczami, które z jednej strony patrzyło na mnie z ekranu, tak, coś mi robiło, ponieważ no, to tam jest, jakby skupiamy się na tym ostatnim rytuale, ale tam też wcześniej jest jeszcze inny rytuał tych trzech kobiet, który dla mnie w jakiś sposób otwierający i pierwszym takim dla mnie uderzeniem bardzo mocnym, że ja te wszystkie ruchy, to co się z tych kobiet wydobyło potem, to było dla mnie takie o kurwa. Tak, tak. Wow. No i potem był ten ostatni rytuał, gdzie ja trochę właśnie się zastanawiałam, przez to, że też gdzieś tam miałam styczność z taką że tak na początku patrzyłam i mówię, dobra, mam wrażenie, że to gdzieś zmierza, co już znam właśnie z tych prac z ciałem. Nie do końca byłam pewna, czy to robiliście. Natomiast gdzieś tam pod koniec, jak już zaczęłam cały ten proces, to mówię, oho, jednak to zrobili. I to tak na ekranie, i uważam, że to jest bardzo duża odwaga, ponieważ biło z tego, to taka energia z tego biła, że ja wyszłam i ja mówię, ale creepy tutaj do moim znajomym. Wow. To osiadło i rzeczywiście ja do tej pory gdzieś to czuję w żołądku, te wszystkie emocje, które buzowały, to wszystko, co się działo. Też byłam właśnie ciekawa perspektywy tutaj centrum tak naprawdę tego wszystkiego, bo myślę, że to musiało być. Właśnie tak jak opowiadałeś potem, że to tak na tej próbie czułeś w ciele i wszystko, to tak sobie myślałam właśnie, że kurde, tam w środku to musiał być kocioł. Ale wciąż to jest dla mnie takie ciastko z oczami, które się na mnie patrzy, a ja patrzę na nie i gdzieś tam czuję. To jest wspaniały opis tego. Myślę, że to będziemy zaczniemy to stosować. Ja mam pytanie o scenariusz. Jeszcze tylko właśnie trochę o pani, że to jest też ciekawe w kontekście na przykład postumentu, bo w tym filmie nie ma monumentu, nie? Chociaż bardzo wszyscy usilnie cały czas mówią monument, a tam tak, go nie ma. Też właśnie przyłapałam to gdzieś tam, ja po jakimś momencie, że zabroniłam to. Tak, że w zależności od tego, co, jakie oczy, jakie ciastko na to postawimy i z jakiej perspektywy na to będziemy patrzeć, no to będziemy patrzeć właśnie z różnych perspektyw. No i trochę to jest w tym sensie nieopisywalne. I to jest ciekawe, nie? Bo ostatnio rozmawiałam z bardzo mądrą osobą jak gdyby o tym, bo ona była spytana, po co ona pisze, to taka propos scenariusza, nie? No i rzeczywiście no, nie pisze się dla ludzi, no bo już to wytłumaczyłam, że to jest niemożliwe, że to jest złudzenie patetyczne, że się pisze dla ludzi, ale dla siebie to też jest jakiś rodzaj chyba lęku i arogancji, uciekania w siebie, więc ta osoba mi wytłumaczyła, że najciekawszym wytłumaczeniem gdzieś, czy ja się zgadzam z tą osobą, jest to, żeby to było. Żeby to po prostu było. Nie? Bo nie było tego, a teraz jest. A o scenariusz? Jeżeli no właśnie, bo z racji tego, że prowadzimy kino, czasami muszę widzom, klientom powiedzieć, o czym to jest. O czym pan chce. A więc Ja czasami mówię, że film jest o miłości, to w 90%. Ja wie pan co, ja o tym filmie też mówię często, jak ktoś już się tak strasznie dopytuje, czym to jest, to ja mówię o miłości. No ale tutaj akurat myślę, że o miłości jest mało. I na pewno nie jest to film o monumencie. Więc tak naprawdę mam pytanie, kiedy zaczął powstawać scenariusz i... No to coś musi być na ekranie, wiadomo, to nie jest dokument. To... Ale pan pyta, proszę zwrócić uwagę, że pan pyta o dwie różne rzeczy. O scenariusz, to jest o czym to jest dla mnie, no bo ja rozmawiałam z aktorami, musiałam im wytłumaczyć o czym to jest dla mnie, o czym to jest dla nich i tak dalej. Ale o czym to jest dla pana, to nie mam pojęcia. No dobrze, to tak zostaniemy przy dobrze, to scenariusz było tak. Czy musiał? Musiał powstać, powstał bardzo tak rzetelnie. Mieliśmy na to 2 miesiące, bo musieliśmy wchodzić w preprodukcję. I były dwa pomysły. Pierwszy jest taki, że on się, i teraz woli wyjaśnienia, bo po wieży wszyscy po moim debiucie, wszyscy powiedzieli, że super, że fajnie, że w ogóle, ale ta końcówka taka... Ja sobie pomyślałam, świetnie, to ja zrobię taki film, który będzie miał taką totalnie tak zwaną zamkniętą końcówkę, a cały film będzie taki jak końcówka wieży, czyli i widz zostanie z tym samym, nie? Czyli z taką przymusem tego, że jednak musi wziąć odpowiedzialność za to, co zobaczył. I miałam na to dwa pomysły, takie, że chciałam, żeby wszyscy zagrali, chciałam, żeby... zabić w nich tę tożsamość studencką, ale to były moje pomysły, gdyby dla mnie ten. Wiedziałam, że chcę im dać pokoiki, w których oni zrealizują swoje jakieś tematy, trochę moje, ale zobaczymy, czy one się spotkają. Na zasadzie takiego, że ten bunt trochę jest niemożliwy jako grupy, ale możliwy jest bunt jednostki i w ten sposób jak gdyby dochodzimy do jakiejś transgresji, czy nie wiem czego. I wiedziałam, że ten film chciałam, żeby on formalnie w trakcie trwania sztywniał. To znaczy, żeby on był z ręki, przychodził w jazdę, później w statyw i na końcu w transfokację włoską, żeby się soczewkował i to był formalny pomysł na ten film. No i później to się zaczęło jak gdyby wypełnianie, nie? To jest tyle. Rozumiem, no, czyli po prostu czas. Tak, no bo mi się też wydaje, że jest pewien problem w tym, że jeżeli chodzi o to pisanie scenariuszy, że to takie właśnie, że to story, ta historia, to jest takie ważne i wszyscy tak, że o czym był ten film, że to jest taki właśnie, to jest taki brędzel na takim poziomie myślenia cały czas o tym, że to w sztuce jest najważniejsze, nie? Że film opowiada jakąś historię, że się o nas mówi storyteller, a jakoś tak niespecjalnie to interesuje. Mnie interesuje film jako maszyna, co on wykonuje. Na mnie, albo na kimś. Jest dla mnie interesujące, że na kimś wykonuje coś innego niż na mnie. I oczywiście historia jest ważna i tam się ją pisze, ale ja bym tak nie powiedziała, że to jest aż tak trudne. Są pewne zasady. Lepiej, gorzej ktoś tym operuje, no i się pisze tę historię. No. Wiesz, sobie dodać czasami, jak ty będziesz, jak to rozmawiać z producentami, którzy dają pieniądze na projekt. Ty ciastko z oczami. Nie? To zastanawiam się na tym. Ciastko z oczami, wyobrażam... teraz mam nowy sposób rozmawiania z producentem. Proszę pana, to jest takie ciastko z takimi złymi, smutnymi oczami. Takie tak płaczą, ale jedne jest kaprawę. To jest mniej więcej to. O czym jest ten film, dlaczego mamy dać na niego pieniądze? Nie? Bo tak, na pewno borykasz się z tym, nie chcę też nowych wątków otwierać, ale taka mi przyszła myśl, że jak mówimy o takim procesowym podejściu i takim no, metapoziomowym podejściu na razie filmu, producentem to... moich dwóch filmów był Mariusz Grzegorzek, więc szkoła, tam jakby... Ale to ciekawe, tego, czy... Jak artystycznie w ogóle pracujesz, tak? To jest komfort na pewno w sensie merytorycznym, finansowym, no to jest gość też tutaj, który to ogarniał. Mogę mieć pytanie do producenta? Jak ty właśnie będziesz... Do kierownika produkcji. Kierownika produkcji. Bo mówimy o czym ten film. Każdy film jest o tym samym. Tylko, że nie każdy dobrze to może usłyszeć i odebrać. Bo każdy film jest o tobie. Każdy film jest o tobie, jak pytasz. Jakby pan chciał zapytać osoby, które chcą zrobić film. Tym prostym pytaniem. O czym ten film ma być? I usłyszałby pan pytanie o tobie. Dałby pan jakby pracę do tego filmu, żeby... Wie pan, to jest... No, bo Jestem kierownikiem produkcji, ja nie daję pieniędzy, ja je wydaję. No dobrze, ale to do finansowego zaplecza użyłem tego argumentu. Daj pieniądze na film o tobie? Tak, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jak gdyby... Ciekawe, jakby to odebrali. To też jest zawsze ryzykowne. No. Producent zawsze bierze na siebie ryzyko, prawda? To jest jak gdyby film, produkcja filmowa zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. I myślę, tutaj że... żadnym. Bo każdy film. Ile ich powstało na świecie? No nie będziemy operować liczbą, ale każdy jest o tobie, bo masz go odebrać tak, jak ty to odbierasz. Nieważne tak naprawdę o czym on jest. Myślę, że niektórzy producenci są po prostu, czy kierownicy produkcji zmęczeni takim podejściem, o czym to jest świetny film, to jest takiej dziewczynie i ona uciekła, no bardzo ciężko, ale ona później wraca, ale ma problem z matką i to jest tam jest super zakończenie, bo ona na końcu się tak myje i patrzy w lustro. Że czasami jednak fajnie jest spotkać freaka, no. Nie jest tak. No. Słuchajcie, myślę, że będziemy... Mam już takie techniczne pytanie, bo Pani powiedziała coś takiego, że ten film był na zamówienie. Tak. Studentów, tego roku studentów? Rektora, ponieważ została stworzona taka nowa jednostka, jak film dyplomowy ostatniego roku Wydziału Doktorskiego. I my na to dostajemy 200 000 i obsadę w pewnym sensie, która jest, można mniej aktorów wziąć albo więcej wziąć. I w tym sensie to jest jedyny film na zamówienie, bo ja miałam wolną rękę artystycznie, ale miałam dwie ramy. I byłabym głupia, jakbym tego nie wzięła w świetle tego, że jakby w Polsce jest bardzo trudno z tym pierwszym, czyli z wolną ręką artystyczną. Wolną ręką artystyczną to jest jakaś figura w ogóle już. A jak gdyby obsada, budżety, to jest proponowane, są wyższe i tak dalej. Ale to najważniejsze jak gdyby nie. Ciastko z oczami skonsumowane zostało. Bardzo... lekko nadgryzione, ja bym powiedziała. Jak się przygotowaliśmy, to stwierdziliśmy, że to jest naprawdę na 3 dni rozmowy. No. Bo tutaj jest tyle tych wątków, tak? A jeszcze tak jest trójka właśnie. I tak wszystko procesowo poszło, wiesz, że podnieść te kartki i rzeczy za siebie, co my sobie przygotowaliśmy, a tak zwykle na tych spotkaniach jest. Nie chcę jakoś podsumowywać, natomiast o swoim zdaniu powiedzieć. Dla mnie to jest kwestia spotkania, które pokazuje, że warto się jakoś uczyć kontaktowania ze swoimi myślami i emocjami, po to, żeby zacząć próbować wyrazić je w miarę świadomie w kontakcie z drugim człowiekiem, uwzględniając, że jest się zawsze w jakimś procesie. Jakoś tak coś takiego ze mnie chciało wyjść do Was w podsumowaniu. Ja ze swojej strony chcę podziękować całej Waszej trójce za to, że przyjechaliście i o Jezus, Maria, Józef, wszyscy święci i tam inne religie świata. Sorry, Witek. I jest z nami kierownik produkcji również, bo to jest spotkanie, które może przy okazji mieć taki rykoszetowy efekt otwierania w ogóle na doświadczenie kina wolnościowo, tak jak powiedziałaś. Ale cmokasz. Nie, właśnie się podpisuję, dlatego że mam wrażenie, że lepiej jest rozmawiać o kinie, a nie o filmach. No. W filmach rozmawianie jest bez sensu. Natomiast o kinie bardzo warto rozmawiać i wydaje mi się, że Wy to właśnie tu robicie. No, nam też się tak wydaje, mi bardziej. Agata, chcesz jakoś skontować? No, ja cały czas mam w sobie to, że wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jest dla mnie takim w ogóle fundamentem takiego w ogóle wyposażenia na życie, takie korzenie i skrzydła. Poczucie bezpieczeństwa i jakiejś właśnie wolności. I to jest to jakoś, mam wrażenie, co powinniśmy dostać w swoich domach, a jak właśnie nie w domach, to od dobrych, nie wiem, nauczycieli, tak, czy terapeutów, czy reżyserów. I jakoś tak ja z tym zostaję. Jakieś słowo podsumowania z Waszej strony? Świetnie, ja uważam, że sami sobie możemy to dawać. Tak, też. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.